Dobry wieczór Państwu. Widzisz, ja jestem wyższy stopniem. Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnej Sztuce Myślenia. Dziękujemy za przybycie wszystkim Państwu. Chcielibyśmy przywitać naszych gości. Profesor Tadeusz Bartoś, gorące brawa. Profesor Piotr Sikora, gorące brawa. Ja, proszę Państwa, uwielbiam teatr, dlatego że zawsze wydaje mi się, że jak się przebieram w kostium, to lepiej wyglądam. Niestety dzisiaj cały mój wysiłek, prób, dieta i odchudzanie się przez ostatnie miesiące spełzło na niczym, bo tego nie widać, że wciągam brzuch w tej chwili i że po prostu całkiem jestem w dobrej formie. Nie, także... no pięknie wyglądasz, słuchaj, naprawdę. No, dziękuję. Brawa dla Bartka. Unoszę się nad ziemią po prostu. To są stroje okolicznościowe, ale to do Państwa należy. Nie chodzimy oczywiście... tak na co dzień, proszę Państwa, naprawdę. Nie, no czasem chodzimy, ale dzisiaj szczególnie założyliśmy jeszcze takie tutaj dodatkowe śliniaki i poddajemy to oczywiście Państwa interpretacji. Dlaczego tak? Ale to wszystko się wyjaśni pewnie. Tak, Jezus, Zbawiciel czy fetysz? Czy fetysz. Tak. No to proszę Państwa, jak zwykle tradycja nakazuje na już 26. naszym spotkaniu, daleko nam do 600. spotkania w salonach poezji, które się odbywają w głównym gmachu teatru, ale to jest 26. spotkanie. Zaczynamy od performansu. Zapraszamy Wolnych Chrześcijan. Grupę Ewelinę, Wolnych Chrześcijan Gospel. Ewelinę i... Daniela. Daniel i Ewelina, zapraszamy Was. Ewelina Kasset, Daniel Marchar. Oddajemy publiczność w Wasze ręce. Alleluja. A ponieważ są to wolni chrześcijanie, także zaczniemy, proszę Państwa, od masażu. Przyjdzie czas, że nie zostanie tu kamień na kamieniu. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Spustoszenie jest bliskie, blada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nadchodzi bowiem wielki ucisk. Jedni polegną od miecza, drugich zapędzą w niewolę. Będą znaki na słońcu i gwiazdach, a na ziemi trwoga bezradnych wobec morza i jego nawałnicy. Halleluja! Trzęsienia ziemi, głód, zaraza, ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tych wydarzeń. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Uważajcie, aby ten dzień nie przypadł na was znienacka. Jak potrzask. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie! Powiadam wam, lecz miecz! Odtąd ojciec stanie przeciw synowi, a syn przeciw ojcu! Matka przeciw córce, a córka przeciw matce! Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej i będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. When Jesus walked,
Przepraszam, zanim zaczęliśmy, musimy przerwać ten performance. Przyszedł mail do teatru. Zanim wszystko się jeszcze zaczęło, ale już mieliśmy interwencję, pozwólcie państwo, że przeczytam. Szanowna pani, chodziło tu o kierowniczkę Małopolskiego Ogrodu Sztuk. Chciałbym zapytać się, z jakich środków organizowane są w MOS imprezy typu Jezus Zbawiciel czy Fetysz? Imprezy tego typu obrażają moje uczucia religijne i chciałbym wiedzieć, z jakich środków są finansowane, aby złożyć stosowne zawiadomienie do odpowiednich władz. Chciałbym jednocześnie dodać, że ja ze swojej strony staram się nie naruszać niczyich uczuć, nawet jeżeli dotyczy to osób o zupełnie innym światopoglądzie i nie rozumiem, dlaczego Małopolski Ogród Sztuk proponuje imprezy, które obrażają uczucia chrześcijan. Czy MOS nie jest czasem finansowany ze środków publicznych? A jeżeli tak, to czy nie powinien powstrzymać się od obrażania uczuć znacznej części, jeżeli nie większości społeczeństwa, która pokrywa jego działalność? Mam nadzieję, że zrozumieją państwo tę prostą zasadę i powstrzymacie się od przeprowadzenia tej imprezy. Z poważaniem, imię i nazwisko. Zmieńcie konwencję, bardzo proszę. Gołębica pokoju. List skierowany do osoby, która się do nas zwróciła. Szanowny panie, dziękujemy za pańskiego maila. Przykro nam, że poczuł się pan dotknięty tytułem przygotowanego przez nas wydarzenia. Rozumiemy, że mógł on panu wydać się kontrowersyjny, ale prosimy o głębsze zapoznanie się z tym, czego dotyczyć będzie to spotkanie. Wierzymy, że wtedy zrozumie pan, że naszym celem nie jest obrażanie. I tak dalej, i tak dalej. Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dyrekcja teatru. Możemy w związku z tym chyba zacząć, bez obawy. Jeszcze raz gorące brawa. Tadeusz Bartoś, zapraszam. Piotr Sikora, proszę bardzo. Chodźcie panowie. Wprowadźmy się jeszcze przez moment w te chyba najbezpieczniejszą dla nas atmosferę. Masz. Proszę. Daniel Malchar, Ewelina Kaset. A raczej na odwrót. Zapraszamy. Gorące brawa do naszej grupy worshipowej. Panowie, umówiliśmy się na temat, który jak widać spotyka się z dużym zainteresowaniem i spotyka się też z kontrowersjami. Dodam, że również z perspektywy progresywnej części społeczeństwa ten temat jest kontrowersyjny. Też miałem takie głosy, może nie tak oficjalnie formułowane, ale też jednoznaczne, że w ten sposób psujemy debatę publiczną, podejmując temat Jezusa czy religii chrześcijańskiej w ogóle. Także jak widać, temat jest kontrowersyjny. Państwa obecność pokazuje, że jednak warto rozmawiać. Już na wstępie takie mam wrażenie. Umówiliśmy się, że zaczniemy od
krótkiego wprowadzenia w temat. Każdy z was przez kilka minut wprowadzi nas w problematykę. Piotr Sikora, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja bym chciał powiedzieć tak, najpierw i szkicowo, że tłumacząc trochę sobie samemu, co to znaczy to pytanie zbawiciel czy fetysz, przeglądałem się, jak to pojęcie fetysza, może czy fetyszu, mniej popularne jest rozumiane i myślę, jak mogło być rozumiane w intencji organizatorów. I fetyszem nazywano najczęściej w religioznawstwie, w antropologii, taki przedmiot, który, czy tak, no coś, tak, coś konkretnego, najczęściej jakiś przedmiot, który posiadał w sobie jakąś, można powiedzieć, i zawierał w sobie jakąś boską moc. Moc, ale z domysłem, jak właśnie ze sfery ponadludzkiej. I który, można powiedzieć, tą moc w jakimś sensie zagarniał, to znaczy, który zamykał w sobie. W związku z czym, żeby być w posiadaniu tej mocy, czy w relacji do tej mocy, trzeba było być w relacji tego konkretnego, namacalnego przedmiotu. I z tej perspektywy, jak zastanawiam się nad postacią Jezusa, to pojawia się drugie pytanie. Dlaczego w ogóle ta właśnie postać tak nas interesuje i dlaczego wzbudza takie kontrowersje? Dlaczego na przykład nie zastanawialibyśmy się w ogóle, myślę, na temat taki, czy Hanina Mendoza jest zbawicielem czy fetyszem? Bardzo ważna postać z czasów, nawet nie podejrzewam, że wielu z Państwa nie wie, kto to był, albo Epiktet. Też taka postać, to z drugiej strony filozof. Tamten pierwszy to był, można powiedzieć, taki charyzmatyczny nauczyciel żydowski z czasów bliskich bardzo Jezusowi. No i właśnie dlatego, odpowiedź byłaby dlatego, że w doświadczeniu jakichś ludzi, którzy byli uczniami Jezusa i potem uczniami uczniów Jezusa, ta postać nie była wyłącznie doświadczana jako wyłącznie człowiek z przeszłości. Jeśli byśmy powiedzieli, że Jezus jest wyłącznie człowiekiem z przeszłości, to pytanie jest, czy w ogóle ma sens rozważanie tego pytania. Znaczy, na pewno bardzo wielu interesujących ludzi z przeszłości w przeszłości żyło, warto się nad nimi zastanawiać, ale żaden z nich właściwie w naszej kulturze nie wzbudza takich emocji. I w tym sensie można powiedzieć, że w doświadczeniu ludzi Jezus ma cechy fetysza, to znaczy w jakimś sensie bardzo wielu ludzi u początków chrześcijaństwa, w jakimś sensie z jakichś powodów, to być może będziemy rozważać dlaczego, jak do tego doszło bardziej w szczegółach, doświadczało, że w tej postaci konkretnie namacalnej jakoś jest obecna, jest zamknięta moc boska. I z drugiej strony, jak się bliżej przyjrzymy źródłom wczesnochrześcijańskim, jakim są Ewangelie, to jest w nie wbudowana, chociaż myślę, że w historii chrześcijaństwa i w historii naszej kultury często zapominane takie ostrzeżenie, żeby nie traktować Jezusa jako fetysza. To jest ja podam kilka takich krótkich fragmentów znowu, potem może to będzie do rozwinięcia. Na przykład praktycznie wszystkie opowieści o zmartwychwstaniu, czy o odkryciu pustego grobu, które kończą Ewangelię. Czyli mamy historię Jezusa, która kończy się w narracji ewangelicznej takim wydarzeniem, że kobiety idą do grobu. Może powiedzieć po co? No w pewnym sensie wspominać, tak? Znaczy to jest bycie u grobu, tak to widać, ostatnio było wszystkich świętych i święto zmarłych, to widać, że jak świętujemy właśnie ważnych dla nas postacie, tak? Idziemy na grób i często wspominamy, no, że ta babcia, ten dziadek, wujek to i tamto robił w życiu. To jest jakby w taki sposób jakby nawiązywania relacji jeszcze, czy próba podtrzymania relacji z człowiekiem z przeszłości. Jest bardzo ciekawe, że kobiety idą do grobu i otrzymują bardzo mocny przekaz, nie ma go tu. Czego szukacie go tutaj? Dlaczego szukacie umarłego, żyjącego wśród umarłych? Podobnie, jeszcze mocniej to jest w Ewangelii Janowej napisane, gdzie mamy historię z Marią Magdaleną, która, no pewnie większość Państwa zna tą historię, już po zmartwychwstaniu widzi w ogrodzie, prawda, spotyka ogrodnika, którego
który jest Jezusem, którego ona pewnie rozpoznaje i który w końcu pyta ją, dlaczego płaczesz, kogo szukasz. Ona mówi, Jezusa, mojego Pana, którego tutaj, czy tego ty go tutaj położyłeś, myślisz, to ogrodnik. On mówi do niej po imieniu Mario i ona wtedy go rozpoznaje, mówi, rabuniu. Ale co mówi Jezus? Mówi, memu haptu, nie chwytaj mnie. Ja jeszcze wstąpiłem do Ojca. W pewnym sensie to jest wyraźna tendencja nasza ludzka być może, dlatego te fetysze w różnych kulturach powstają, żeby potrzebujemy pewnej ponadludzkiej, jako ludzie, boskiej mocy, żeby w jakimś sensie radzić sobie z rzeczywistością i próbujemy tą moc doświadczać w sposób w namacalnych postaciach, w materialnych przedmiotach, w postaciach ludzkich, historycznych. Tak samo się działo z Jezusem. Ale co ciekawe, wczesnochrześcijańskie źródła mówią właściwie tyle, że Jezus, żeby był Zbawicielem, żeby pełnił swoją rolę, właściwie musi zniknąć. Jeszcze raz do Jana w Ewangelii można podejść, kiedy Jezus mówi, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, a w Ojca. Ojciec jest niewidzialny, Ojciec jest nieuchwytny, ale Jezus nie mówi nic, można powiedzieć, i On jest przeźroczysty. Na tyle, na ile... I właściwie stąd, myślę, bierze się w ogóle cała moc tej postaci. To, że nie jest wyłącznie postacią historyczną, to, że nie, że nie jest, właśnie, że nie jest fetyszem. Znaczy, o ile fetyszyzujemy Jezusa, to znaczy próbujemy rozważać Go jako konkretną postać, która... i w której próbujemy dostrzec tą boską moc, ale w tej zamkniętej, namacalnej postaci, o tyle mijamy się z tym, co Jezus nam może dać. I owszem, można się spierać co do tego, jak, albo rozważać, może bardziej niż spierać, jak to, co historyczny Jezus nauczał, co On robił, może być dla nas inspirujące w Jego słowach, Jego działaniach, ale do tego właściwie dostępu nie mamy. Mamy bardzo wiele różnych prób dotarcia do tego Jezusa historycznego, które jednak pokazują, jak pokazują bardzo różni badacze, to właśnie nie da się zgodzić co do jednego. Są bardzo różne próby. Dlaczego? Dlatego, że źródła wczesnochrześcijańskie, które są właściwie głównym, tak można powiedzieć, oknem, przez który możemy spotkać Jezusa, myślę, że są tak skonstruowane, żeby ta postać, jako postać namacalna i historyczna, można powiedzieć, przeszła w pewnym sensie przez naszą świadomość i zniknęła. Super. Rodzi się od razu masa pytań, ale najpierw, zanim będę mógł je wyartykułować, Tadeusz, bardzo chciałbym dodać, że mogą Państwo dzisiaj kupić książkę nową Tadeusza Bartosia, debiut literacki, powieść Mnich, częściowo na autobiograficznych doświadczeniach opartą. Gorąco polecam, tym bardziej, że chyba jest szansa na autograf też po spotkaniu. To tak informacyjnie, tak? W kuluarach książka jest. Ale wracając do naszego tematu, Tadeuszu, bardzo, bardzo proszę. To twoja propozycja punktu wyjścia do tej debaty. Ja nie jestem historykiem, ale... Można relacjonować to, jak historycy patrzą na postać Jezusa. Historycy używają metody historycznej. Wśród historyków są różne szkoły, różne tendencje. To jest tak, że my dziś patrząc na przeszłość, my chcemy w niej coś zobaczyć, mamy pewne preferencje, chcemy w postaci Jezusa także coś zobaczyć. Są różne interesy dookoła tej postaci. Zwłaszcza, że ona jest żywotna z uwagi na istniejące żywotne chrześcijaństwo w różnych postaciach współcześnie. Więc są tacy, którzy powiedzą, to jest zasadnicza mniejszość, ale też pojawia się to w literaturze, że postać Jezusa w ogóle nie istniała, że jest wymyślona, jest fikcyjna. Mało kto się na to zgadza. Są tacy, którzy powiedzą, że to będą... historycy, którzy są biblistami, którzy są teologami, są równocześnie duchownymi, zaangażowani w krzewienie wiary chrześcijańskiej, mają pewien problem interpretacyjny, ponieważ ich wiara skłania ich do widzenia pewnych rzeczy w tekście. No i to jest tak zwane trzecie, to jest trochę historia badań nad tekstami
nad epoką, pierwszy wiek naszej ery, Jerozolima i tamten teren, okolice i piśmiennictwo w tamtym czasie. No i są tacy badacze, nazywa się to niekiedy trzecim poszukiwaniem. Mianowicie od jakiegoś kilkunastu, kilkudziesięciu lat historycy w różnych miejscach, akademicy wykształceni w dziedzinie, ale nie duchowni, nie religijni, badają to, co możemy wyczytać z tych tekstów, co nam te materiały mówią. To jest tak zwana krytyka źródeł historycznych. Tak jak możemy coś ustalić na temat innych postaci z epoki, czy rzymskiej, czy greckiej, możemy zastosować dokładnie te same metody i ani nie dodawać więcej, ani mniej w tej materii. Wiemy, że postać, obraz, mówienie o Jezusie, mówienie, opowiadanie o Nim, to jest drugi, trzeci, piąty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziewiętnasty, dwudziesty wiek. Więc to jest gigantyczna ilość różnych spojrzeń i interesów, które się przelały przez to. Najpierw to były różne ortodoksje chrześcijańskie, później były heterodoksje, prawosławie, protestantyzm, każdy chciał coś zobaczyć. Co zobaczyli ci historycy, powiedzmy minimaliści, czyli tacy, którzy są surowi w krytyce źródeł? Oni mniej więcej powiedzą tak, postać Jezusa, kim był? Z Galilei, młodo umarł, 30 lat. Galilea, tutaj ta analiza historyczna, ona jest dosyć ważna. Galilea i w ogóle Jerozolima, tamte tereny, to jest prowincja. I to nie jest, żeby wartościować, ale żeby zrozumieć, że nie wiem, wielkimi miastami, gdzie była wielka kultura, to była Aleksandria, Rzym, miasta greckie. Tam naprawdę nic nie było. Nie żeby wartościować, żeby pogardzać prowincją. Naprawdę nic tam nie było. Jest taka słynna książka Szewstowa, Ateny czy Jerozolima. Ona bardzo, to jest oczywiście perspektywa XIX-XX-wieczna, XVIII-wieczna, bo gdzieś ta Jerozolima urosła, ale ona urosła pięć wieków później, jak chrześcijaństwo stało się dominującą religią w cesarstwie i wtedy właśnie została wybudowana ta Jerozolima. I tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy Jezus funkcjonuje, to jest wiejski nauczyciel. Pewnie znał Grekę trochę, tam no nie za dużo. Mówił po aramejsku, mówił z lokalnym akcentem, czyli zaciągał. Rozpoznawali go po akcencie. Wedle tego, co ci historycy mówią, na pewno nie da się temu zaprzeczyć. Nauczał. Z jakichś względów, nie wiemy z jakich, ale w pewnym momencie on nauczał i ma grupę dookoła właśnie funkcjonującą w Galilei uczniów. Częściowo to jest jego rodzina, Jakub, to jest brat Jezusa według historyków. To tłumaczenie słowa, nie ma powodu, żeby to tłumaczyć, to słowo brat jako kuzyn. Ileś tam wieków później powstał dogmat o dziewictwie Maryi i się przyjęło, że Maryja miała jednego syna, a miała mogła mieć więcej dzieci, więc jest rodzina, kuzynowie i bracia Jezusa. Jakub na pewno był jego bratem. No i co? I on jest lokalnym nauczycielem, trochę jest znany i on wybiera się pewnego razu na święto do Jerozolimy. Zrobiło się jakieś zamieszanie, no i ponieważ ktoś puścił plotkę, czy jakoś to dotarło do tego zarządcy Jerozolimy i on po prostu wydał na niego wyrok śmierci i go zabili i to jest cała historia. Wiejskiego nauczyciela, który żył, raz poszedł do Jerozolimy i go zabili. I koniec. To jest 30. Załóżmy, umówmy się, to są trochę umowne daty, 33 rok. Co się dzieje później? Jest jego rodzina, ona funkcjonuje jakoś tam. Oni wspominają go jako jakąś postać znaczącą religijną, czyli to są ci, którzy słuchali jego tej nauki. Czy jestem
przed jego śmiercią. 3 lata później mniej więcej spada z konia święty Paweł i on odkrywa postać Jezusa. Paweł naucza, umiera w 67 roku. Trzeba pamiętać, że Paweł, święty Paweł, nie zna Ewangelii. Nigdy nie czytał Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, dlatego że ich nie było wtedy. Wszystko, co on wie o Jezusie, jeśli się czyta jego teksty, nie ma ani jednego, praktycznie nic o, jego, o Jezusie jako człowieku, co robił. On go nie zna w ogóle, no nie zna go, bo wiadomo, że go nie zna. Natomiast ma pewną ideę Jezusa, jego śmierci. No i ta idea jest właśnie tym, co się nazywa kerygmatem chrześcijańskim, czyli że Jezus umarł za grzechy wszystkich, no i że w związku z tym trzeba się ochrzcić i wstąpić do tej grupy Pawła, grupy chrześcijańskiej, bo jak nie, to się będzie potępionym wiecznie, bo wszyscy zgrzeszyli. I wszyscy zgrzeszyli, wszyscy ludzie są pogrążeni w ciemności, praktycznie cały świat jest zły, ludzie są skazani, i to jest pewien ekstremizm tej myśli teologicznej, są skazani na potępienie, chyba że podłączą się do grupy. To nie, okazało się niezwykle skuteczna metoda agitacyjna, taka ewangelizacyjna, która uwiodła bardzo wielu ludzi. Oni się poczuli najpierw gorzej, bo okazuje się, że jest jakieś śmiertelne dla nich zagrożenie i to na życie wieczne, jakieś wieczne cierpienie, jakieś wszechogarniające zło. No i to jest ten sposób ucieczki, jakby ten korytarz ratunkowy, który pozwala uciec przed tym zagrożeniem. Paweł umiera w 67, czy 6, czy 8. I dalej nie ma Ewangelii, te teksty. Natomiast funkcjonują te grupy religii. Funkcjonuje grupa w Jerozolimie, jego uczniów. Paweł miał się z nimi spotkać. Jakoś mieli negocjować, czy to będą razem robić, czy nie, tą naukę rozpowszechniać. No, Jerozolima, świątynia w Jerozolimie zostaje zburzona w 68 pewnie roku, więc oni w ogóle wszyscy się rozpieszkają, uciekają, gdzieś wyjeżdżają. No i datowanie jest mniej więcej takie, nie chcę przedłużać, będziemy jeszcze może o tym mówić. W latach 80., 90. powstają teksty, spisuje się coś tam, co on powiedział, Ewangelia Jana, to jest koniec pierwszego wieku. No i teraz trzeba by mówić, jak wyglądają te grupy, które wspominają tą postać Jezusa. To, co spisano, na jakiej podstawie spisano, to są oczywiście dyskusje. Niektórzy bardziej teologiczni chcą widzieć, że tam są jakieś autentyczne słowa Jezusa, które on rzeczywiście powiedział, że je spisywano i przekazywano, różnie redagowano. Jak to jest tutaj, no historyk taki bardziej sceptyczny, to już powiedziałem, co on wie. To zostało wytworzone, my nie możemy potwierdzić, czy to są słowa Jezusa, czy nie. Jest tak to 50-50 w tej materii. Natomiast gdyby to przełożyć, i to już będzie ostatni ten wątek, żeby zrozumieć, na czym polega dystans czasowy, to wyobraźmy sobie coś takiego. Zamiast zerowego roku Jezus rodzi się w 1900. No wtedy Fryderyk Nietzsche umarł, między innymi. Jezus umiera w 33, 1900, tak przełóżmy to na nasze, 1933 Hitler dochodzi do władzy. W 36 Paweł zaczyna coś robić w tej dziedzinie, w 36. Paweł umiera w 68, powiedzmy. A pierwsze teksty są w 80. Ja z 80 roku coś pamiętam, ale dla mnie jak w 80 roku, to 33, to były 4 epoki. I to w świecie zaprzeszłe. Hitler dawno nie żył, Jezus dawno... Rzecz polega na tym, że
I to jeszcze w świecie, w którym my żyjemy, w świecie komunikacji masowej, telewizji, pamięci, odtwarzania obrazów, przetwarzania i tak dalej, i tego, że ta przeszłość istnieje, bo sobie możemy przeczytać gazetę z dawnych czasów, książkę, też włączyć obraz, telewizję, muzykę, posłuchać. Dopiero w 80-tych latach, czyli nasze czasy, to jest powiedzmy Wałęsa, Gierek, się kończy i tak dalej, zaczynają wspominać i składać historię z 31, z 30. Dopiero wtedy ustalają coś. Owszem, może są jakieś przekazy, bo tam rodzina była w 68 i tak dalej. I układają historię. To jest kwestia pracy pamięci. I tego, w jaki sposób postać jest wytworzona wewnątrz postaci chrześcijańskich, postaci grup chrześcijańskich, czy jest prawdziwa, czy nie, tak jak Państwu mówiłem, to co on mówił, czy nie mówił, historycy tego nie rozstrzygną, po prostu jest to nierozstrzygalne. Dziękuję. Pytanie do Piotra, do Ciebie. Wydaje mi się, że Tadeusz zarysował pewną wizję krytyczną, która no, jest bardzo wyrazista, prezentuje tą trzecią drogę, prawda? W związku z tym rysuje się bardzo, bardzo wyraziście rozróżnienie pomiędzy Jezusem historycznym a Chrystusem wiary, czyli tym, z którym się stykamy już na kartach Ewangelii, z którym się stykamy w tradycji, w przekazie, również we współczesnych chrześcijańskich przekazach. I gdzieś u podstaw tej postaci, gdzieś daleko, gdzieś schowany, Jezus historyczny. I ta perspektywa, no, w jakiś sposób, o której Tadeusz mówi, części historyków, jest taka, że w zasadzie nie ma przejścia. Tak, że to jest pewna projekcja. Z drugiej strony Tadeusz mówi o tych pewnych autentycznych wypowiedziach, logiach, tak, Jezusa, że są historycy, są badacze, są bibliści, którzy chcą pokazać, że w Ewangeliach, czy to synoptycznych, żeby jakaś protoewangelia, żeby było coś wcześniej spisanego, co rzeczywiście miałoby bardziej walor dokumentu. W każdym razie byłoby to coś wcześniejszego, pewne zapamiętane jego słowa. I teraz po pierwsze, jeżeli byśmy wzięli to do ręki, to czy dałoby się coś w ogóle powiedzieć o tym, czego ten Jezus historyczny nauczał. Jak to się ma do tego, co w tradycji jest nam przekazywane jako jego słowa i jest, czy czyny, jest podstawą naszej wiary. Czyli jak można byłoby określić te relacje na poziomie pewnej idei, czy w ogóle można coś powiedzieć o ideach, o przekazie Jezusa historycznego. Jak to się ma do tego, co dzisiaj myślimy, wyobrażamy sobie o Jezusie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no bo rozumiem, że ta perspektywa, o której mówi Tadeusz, to jest trochę taka, że ta fetyszyzacja Jezusa no, następuje bardzo, bardzo wcześnie. Być może przypadkowa śmierć, nic nie wiadomo, ale jest pewna grupa, która się uparła, żeby tego Jezusa inwestować, tworzyć wokół niego ruch. Tutaj postać Pawła jest kluczowa. Teraz pytanie jest takie. Czy właśnie o Pawła chciałbym, to byłoby drugie pytanie. Święty Paweł jest tu postacią kluczową, Paweł z Tarsu. Czy można coś powiedzieć o tym, co Pawła z Tarsu zafascynowało w postaci Jezusa? Co go tknęło? Czy to była czysto, można powiedzieć, kalkulacja polityczna? Paweł chciał zrobić ruch religijny, który wyszedłby tylko i wyłącznie poza przestrzeń judaizmu, był jakimś uniwersalnym przesłaniem religijnym, ale też pewnie jakimś ruchem politycznym, rewolucyjnym być może. Czy też jednak Paweł coś się dowiedział, co go tknęło. Tak? Ja sobie to jakoś tak rekonstruuję, że... Bo to są te wspaniałe słowa Pawła cytowane, że w tej perspektywie wiary w Chrystusa już nie ma Żyda ani Greka, nie ma poganina ani wolnego, nie ma kobiety ani mężczyzny, wszyscy są czymś jednym w Chrystusie. Tak? Czyli że coś tam w tym przesłaniu musiało być głęboko emancypacyjnego, burzącego podziały pomiędzy ludźmi, te dotychczasowe, prawda? Unieważniającego je. Czy da się powiedzieć, co to mogło być? Bo to, że być może na pewno nie jesteśmy w stanie nic wiedzieć, ale jakie są domysły, jakie są hipotezy w tej kwestii? Chciałem najpierw zaznaczyć, że ja też nie jestem historykiem, jestem filozofem przede wszystkim. I trochę filozoficznego i trochę
pewnym sensie też teologicznego, tu nie widzę wielkiej przepaści punktu widzenia, patrzę na chrześcijaństwo i na inne religie. W związku z czym to, co ja wiem o historii, to jest takie zastrzeżenie, to ja wiem jakby z tego, że czytam też różne dzieła specjalistów, ale sam specjalistą nie jest. Ja dodam tylko jedno słowo, że my nie chcemy się tutaj koncentrować tylko i wyłącznie na tej wczesnochrześcijańskiej historii, ale to jest pewien punkt wyjścia, tak. Więc to jest w sumie, okej, popularno-naukowe, powiedzmy sobie tak. Dajemy sobie do tego prawo, żeby potem przejść do dyskusji bardziej o tej figurze Jezusa dzisiaj. Więc ja tylko chciałem powiedzieć, że na podstawie swoich lektur historyków nie do końca się zgadzam z tym historycznym obrazem, który Tadeusz zarysował. Znaczy trochę, ale nie do końca. Pierwsze zastrzeżenie jest takie, że owszem, my mamy teraz taką kulturę obrazkową, pismo i tak dalej, natomiast oni żyli w tak zwanej kulturze oralnej, czyli kulturze przekazu ustnego i słuchanego. Jest bardzo ciekawy tekst filozoficzny Platona. W dialogu Phaedrus jest taki fragment, kiedy jakby dyskutują dwie postacie, czy pismo jest czymś dobrym, jest lekiem na pamięć, czy nie. I jakby odpowiedź w sumie powiedzmy Platona jest taka, że pismo niszczy pamięć, ponieważ jak my zawierzymy pismu, to przestaniemy właśnie ćwiczyć pamięć, tylko będziemy myśleć, że to mamy na zewnątrz. I z punktu widzenia też trochę takiej patrzenia na kulturę, tak trochę jest. To znaczy kultury oralne miały w sobie znacznie bardziej, były w tym sensie bardziej konserwatywne. To znaczy miały bardziej wykształconą umiejętność powtarzania opowieści, słów z pokolenia na pokolenie i zapamiętywania ich. Nie było właśnie tego, nawet jak te pisma były, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że były już spisane na przykład Ewangelie, tak, w jakimś tam momencie, to proszę pamiętać, że to nie było tak jak teraz, że każdy może mieć, prawda, na telefonie komórkowym Ewangelię i sięgnąć sobie, tylko powiedzmy w jakimś, albo jak Paweł pisał jakiś list, to było jedna, dwie, trzy, pięć może kopii i to właściwie było raz tam gdzieś, że ktoś miał przeczytał, a cała reszta ewentualnie słuchała i być może zapamiętywała. Więc ten przekaz pamięciowy, myślę, że był jakiś. Po drugie, te 80. lata, to też nie jest tak, że to było spisane tak ex nihilo. To znaczy właśnie rozmaite fragmenty, i znów to jest, ja tutaj nie będę się wymądrzał, że to ja to wszystko wiem, natomiast no, wielu specjalistów mówi, tak, i oczywiście spierają się teraz, które fragmenty, gdzie były, jak spisywane, czy ta data 80. lat, to można powiedzieć, jest kompozycja Ewangelii, jakie znamy. Z fragmentów częściowo ustnych przekazów, a częściowo mniejszych fragmentów jakichś spisanych przekazów. Notabene jest bardzo ciekawa historia, taka można powiedzieć też, to niekoniecznie jest obrona takiego czysto ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Jest taki fragment, no bo my uznajemy cztery Ewangelie jako Ewangelie kanoniczne, tak? Są bardzo różne Ewangelie, jeszcze nie kanoniczne, często uważane za bardzo późne. Natomiast na przykład jest coś takiego jak pewien spis powiedzeń Jezusa odkryty w pewnym sensie w całości w połowie XX wieku w Nag Hammadi, nazwanym Ewangelium Tomasza. On nie jest uznawany za kanoniczny. Bardzo wielu na początku ludzi myślało, że jest z drugiego, trzeciego wieku, ale na przykład jest bardzo ciekawy. Są również badacze, którzy mówią, on jest równie wczesny, jeśli nie wcześniejszy niż Ewangelie te kanoniczne. Jako jeden z argumentów, mnie na przykład przekonujący, jest taki fragment w pierwszym liście do Koryntian świętego Pawła, w którym on mówi, że głoszę wam, jak napisano, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują. To jest bardzo ważne, że to jest jak napisano, ponieważ to bierne słowo napisano zawsze w tych ustach faryzeusza, jakim był Paweł, znaczy, że odwołuje się do jakichś pism, które są uznawane za pisma natchnione, nazwijmy to w ten sposób. Tak? Czyli jest jedyny tekst w całej, do tej pory znany, w całym bardzo bogatej literaturze, zarówno hebrajskiej, jak i późniejszej, gdzie jest podobny fragment. To jest jeden z legionów Ewangelii Tomasza. I właściwie można powiedzieć, jeśli tak, to by znaczyło, że w 60., powiedzmy, tam trzecim czy czwartym roku, kiedy był pisany list do 50. nawet, w 7 roku, jak był pisany list do Koryntian, istniało na spisane coś, co było już traktowane jako spisane, prawdopodobnie być może legion Jezusa. W związku z czym to by pokazywało, że te legiony, które były przypisywane Jezusowi, teraz nie chcę z historycznego punktu widzenia rozstrzygać, czy one były wypowiedziane przez Jezusa, czy nie, ale były przypisywane od bardzo wczesnych lat, były trochę wcześniej. To jest jakby pierwsza rzecz. Więc ja bym jednak powiedział, to nie znaczy, że ja mówię, że wszystko, co tam zostało powiedziane, to Jezus. Też jakby to jest. Natomiast
Tak samo bardzo bym skomplikował historię chrześcijaństwa. To nie jest tak, że mamy tylko Pawła i Kościół w Jerozolimie. Mamy tych grup znacznie więcej. Na przykład cała grupa Janowa, która do końca nie wiadomo, jak to się rozwijała, bo ona, Ewangelia Janowa jest na tyle różna, że właściwie można powiedzieć, że też są bardzo różne teorie. Jedni mówią, że została spisana w 100 roku i większość mówi tak, że ostateczna redakcja tak, ale bardzo dużo ludzi pokazuje żydowskie, bardzo żydowskie fragmenty i to, że one są żydowskie, okazało się dopiero, jak odkryto Qumran, czyli takie ruiny, gdzie odkryto pewne pisma do właściwie połowy XX wieku nieznane, że to jest bardzo żydowska Ewangelia, zupełnie inna od całej reszty Nowego Testamentu. Więc prawdopodobnie Paweł nie znał Ewangelii Jana, ale autor Ewangelii Jana nie znał Pawła. I nie znał też tych, albo bardzo słabo znał ten kościół jerozolimski, który potem na przykład synoptyczne Ewangelie. Więc ta ilość grup, które różnymi ścieżkami do Jezusa, można powiedzieć, sięgają, jest moim zdaniem bardzo bardziej skomplikowana i większa. Więc ja bym był bardziej skłonny powiedzieć, że istnieje większa szansa, że historyczna postać Jezusa została jakoś zapamiętana i nie jest po prostu taką konstrukcją czystą. Oczywiście została w pewien sposób również zinterpretowana. I teraz dla mnie jako filozofa jest bardzo ważne pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się stało, że jacyś ludzie, można powiedzieć, tak jakbyśmy mówili, sfetyszyzowali, albo mieli takie tendencje, albo dla których Jezus był taki ważny, dlaczego ten Paweł właśnie, który był faryzeuszem, jak znów są pobożnym faryzeuszem, który prześladował chrześcijan. Pewnie coś się stało, że on totalnie zmienił pewien aspekt swojego życia. Dlaczego to się stało, że pewni ludzie, którzy nawet tak opisani, że po tej śmierci Jezusa, przypadkowej bądź przypadkowej, prawdopodobnie śmierci z rąk rzymskich władz na krzyżu, która to śmierć w tamtej kulturze była, oznaczała tyle. Bóg odrzucił tego proroka jako fałszywego, bo został z hańbiącą śmiercią zabity. I to można powiedzieć, że śmierć krzyżowa dla wszystkich uczniów Jezusa nie była tylko traumą, bym powiedział taką, że naszego mistrza zabito z zewnątrz. Była bardzo poważnym kryzysem, dlatego że w ich świecie, to ten Żydów, którzy czytali wszystkie wydarzenia w pewien teologiczny sposób, to znaczyło, Bóg odrzucił Jezusa. Jezus był fałszywym prorokiem. Więc jest pytanie, dlaczego po tak mocnym doświadczeniu tych pierwszych uczniów, którzy byli Żydami, którzy w tym, to też dzisiejsze badania nad bardzo bogatym, skomplikowanym judaizmem pokazują, że właściwie to tak było. Właściwie niemożliwe jest, żeby ten prorok stał się, można powiedzieć, nawet niezależnie od tego, na ile historycznie, symbolem, postacią ważną dla bardzo szerokiego, dynamicznego ruchu. I teraz ja jako filozof bym powiedział tak, większość ruchów religijnych żywych bierze się z doświadczenia. Z jakiegoś doświadczenia religijnego, które jakiegoś bardzo mocnego przeżycia. One często potem, można powiedzieć tak, stygną w pewnego rodzaju instytucje, doktryny, tylko normy i tak dalej, ale żywe biorą się z jakiegoś doświadczenia. I właściwie znów te wszystkie bardzo różne przekazy, które są bardzo, w bardzo różny sposób pewne rzeczy interpretują, w bardzo, czasami nawet sprzecznym, bym powiedział, różne rzeczy interpretują. W Nowym Testamencie, nawet kanonicznym, są pewne istotne sprzeczności, które chcecie porozmawiać, Państwo to możemy porozmawiać, ale są. Ale właściwie do jednego są zgodne, że ten Jezus, który został ukrzyżowany, jest doświadczany przez, i teraz w jakiś taki sposób, który potem zostaje opisany pewnymi pojęciami, metaforami, które my najczęściej dzisiaj mówimy zmartwychwstanie. Tu też są bardzo różne interpretacje, o co chodzi. Nawet słowa są różne. My mamy takie techniczne słowo zmartwychwstanie, ale tam było powstanie, anestis ek nekron, albo egeiren, to znaczy obudził się na przykład. Prawda? Można powiedzieć, że zmartwychwstał, to znaczy przebudzony, czyli Budda. To tak, żeby do innej postaci powiedzieć, że to są takie analizy. Ale jest jakieś bardzo istotne doświadczenie. To jest doświadczenie Pawła. Myślę, że Paweł, jak pytamy o Pawła, to nie jest pytanie o to, że Paweł miał ideę przede wszystkim. Znaczy idea jest później. Paweł miał jakieś doświadczenie, które zostało powiedziane, że tam dostał, z tym spadnięciem to jest, że tak powiem, nieprawda. Znaczy nigdzie w Nowym Testamencie, że on spadł z konia. Tam jest tylko, że on zobaczył światłość, prawda? To jest jeden opis. On ma swoje własne opisy. I stracił wzrok, tak? Tak. Ale można powiedzieć, to też jest bardzo ciekawe, że to jest motyw oślepienia człowieka przez doświadczenie boskości, które w wielu różnych kulturach jest. Więc to było jakieś doświadczenie właśnie, można powiedzieć, boskiej rzeczywistości, w jakiś sposób powiązane z postacią Jezusa, które musiało być zinterpretowane i było interpretowane
I te zapisy, które mamy, to są w gruncie rzeczy bardzo, może ja bym powiedział tak, trochę nieudolne, jak to z reguły w języku religijnym, próby zinterpretowania doświadczenia oraz napisane są również nie tylko w tym celu, żeby ktoś zinterpretował, jakby się pochwalił, że doświadczył, tylko są one napisane dla wspólnoty w celu wprowadzenia innych w to samo doświadczenie. I z tego względu bym powiedział, że to jest zasadniczy powód. Mówię, jak to się potem rozwijało w różnym sensie, jak to się potem stygło w rozmaite ortodoksje, jakie były spory, bo to też to pierwotne chrześcijaństwo bardzo różnorodne, bardzo różne. Właściwie o tej Tomaszowej Ewangelii niewiele wiemy, o tej wspólnocie, bo coś się z nią stało z różnych powodów. To się też można porozmawiać. Ale z tego względu powiedział tak, to pokazuje, że ja bym powiedział tak, istnieje jakiś, nie powiem jaki związek. Myślę, że ten powiedzenie, że to została przerwa, bo tam 30 rok, to 80, to jest zbytnie uproszczenie. Jakiś związek, ale on się przede wszystkim opiera na tym doświadczeniu. I dlatego myślę, że dla pierwotnego chrześcijaństwa i dlatego być może dla później, to nie byłoby wcale aż tak, ostatnio już kończę, aż tak jakby trudne do powiedzenia, że ten dystans jest bardzo duży. Właśnie dlatego, o czym powiedziałem na początku, że te teksty mają wbudowane w siebie powiedzenie, okej, ten Jezus historyczny z przeszłości, to jest trochę dla niektórych ważne, dla tych, którzy pisali Ewangelię, był ważniejszy niż dla Pawła, ale dla Pawła, Paweł w ogóle mówi tak, też widzicie do Koryntian chyba w drugim mówi coś takiego, że nawet jeśli według ciała poznaliśmy Jezusa, czyli historycznie, to teraz już nie znamy Go w ten sposób. To nie jest ważne. To nie jest ważne, nie zatrzymujcie się na przeszłości. Ważne jest pewne teraźniejsze doświadczenie i te nawet te zainteresowane bardziej historią grupy chrześcijańskie, które pisały Ewangelię, miały to wbudowane. Liczy się teraz. Wejdę ci w słowo. Na razie nie oddam ci mikrofonu, bo chciałbym, mamy mało czasu i możemy nie wyjść z pierwszego wieku, a chcielibyśmy trochę się dowiedzieć i trochę ruszyć głowami też w różnych kierunkach. W związku z tym pytanie do Tadeusza, do was obu tak naprawdę, które proponowałbym, okej, że przeszliśmy tę pierwszą rundę, można powiedzieć, być może nic nie wiadomo, być może coś wiadomo. No i załóżmy, że coś wiadomo. Znaczy załóżmy, że jest tak, że było coś w Jezusie, w Jego postaci, czy w Jego słowach, co spowodowało, że po Jego tragicznej śmierci była jakaś grupa ludzi, która powiedziała, On zmartwychwstał. Dla mnie to oznacza tyle, powiedzmy osobiście, że zrozumieli po Jego śmierci, że On był za życia zmartwychwstałym, czyli przebudzonym. Tak? Że mieliśmy Buddę. Tak? Mieliśmy kogoś, kto miał świadomość bardziej czystą, tego, czym jest boskość, tego, jaki jest sens życia być może, tak? I tak dalej. Załóżmy, że tak jest, że coś takiego było w Jezusie, aczkolwiek jest to, jak wiemy, jednak pewna hipoteza raczej niż coś pewnego. I teraz chciałbym sformułować pytanie. Jak się wam wydaje, bo jeżeli tak jest i jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, że już nie ma tych podziałów między ludźmi, że wszyscy są kimś jednym, że otwiera się ktoś, coś takiego, że nagle możemy powiedzieć, jest boskość, która nas tak samo afirmuje wszystkich bezwarunkowo, to co się, czy takie orędzie, które mówi o możliwości przebudzenia człowieka, tak? Czy takie orędzie da się sformułować, przepraszam, skonsumować w sensie jakby organizacji ruchu religijnego. Czy da się przekazać tego rodzaju doświadczenie, które być może Jezus miał, a jest mu przynajmniej przypisywane? Czy można je upowszechniać? Czy można przy jego pomocy stworzyć organizację skutecznie, że ci, którzy będą tego słuchać, będą tego przystępować, będą mieli to samo doświadczenie. Załóżmy, że Jezus był Buddą. Czy można poprzez zorganizowany przez Pawła w dużym stopniu ruch ogólnoświatowy, czy można do tego przebudzenia
doprowadzać innych? Jakie są warunki możliwości, krótko mówiąc, tego, żeby doświadczyć tego samego, co być może Jezus doświadczył? Jeżeli w ogóle doświadczył, ale załóżmy, że doświadczył. Tak? Bo moje pytanie jest, ono oczywiście ma pewien podtekst. Można, patrząc na historię chrześcijaństwa, powiedzieć, że jeżeli Jezus miał to doświadczenie, to chrześcijaństwo zrobiło wszystko, żeby ludziom tego doświadczenia nie dać, dlatego że sfetyszyzowało Jezusa. Znaczy powiedziało nie, że możesz w sobie odnaleźć Boga bezpośrednio, bezwarunkowo, tylko że musisz teraz przystąpić do organizacji, przyjąć chrzest, odbyć praktyki, podporządkować się władzy. Tak? Czyli, że krótko mówiąc, nagle mówi się, Jezus był bezpośredniością Boga, ale nikt z was jej nie może doświadczyć. Można powiedzieć, że w końcu to kształtowanie się też dogmatu chrystologicznego, prawda? Czyli, że Jezus jest Bogiem, że jest Mesjaszem i tak dalej, ze wszystkimi konsekwencjami, że ono idzie jakoś równolegle z tym procesem, kiedy chrześcijaństwo przebija się do mainstreamu i staje się nie już elementem kontrkulturowym, tylko jest czymś, co legitymizuje władzę. No więc, czy krótko mówiąc, czy jest możliwe, żeby poprzez tę formę organizacyjną można było się przyłączyć do Jezusa w tym doświadczeniu? Bo może tak jest, że po prostu źle to zrobione, można było to zrobić inaczej, czy to jest w ogóle niemożliwe, a może właśnie zrobiono to dobrze i ludzie mają to doświadczenie. Tadeusz. Nie mam pojęcia. Nie sądzę, że można kategoriami z innej kultury, na przykład buddyjskiego przebudzenia, mówić w ogóle o Jezusie. W ogóle nie jest, jeśli on miał jakieś doświadczenie, załóżmy jakiekolwiek, no to już tego na pewno, znaczy jeszcze jakieś słowa, które może przestały, ale doświadczenie to jest, to jak ja bym tu miał teraz doświadczenie mistyczne, to z definicji jest nieprzekazywalne w słowach, więc tutaj byłoby o to trudno. Jest tak, i to jest krytyczna metoda historyczna, która to pokazuje, on po prostu był postacią, która zrobiła duże wrażenie na iluś osobach. On miał swoich uczniów. Mnóstwo było takich różnych ludzi, którzy robili jakąś tam doktrynę, głosił być może właśnie jakieś bardziej łagodne interpretacje prawa i tak dalej. Być może miał pewne właściwości, te jego uzdrowienia, opowieści o uzdrowieniach pokazują, że być może miał właściwości takie terapeutyczne, że uspokajał ludzi, choroby psychosomatyczne. No, chodzi o to, że to nie jest wymyślone w tym sensie, że taka ta kultura była, takie figury, postaci funkcjonowały. Natomiast Paweł nigdy nie miał żadnych doświadczeń Jezusa. On miał jakieś osobiste doświadczenie, głos, czemu mnie prześladujesz, to wszystko. No, my nic więcej na ten temat nie wiemy. Jak ktoś jest osobą wierzącą oczywiście, to może całość dopowiedzieć afirmatywnie wszystko, co tam jest powiedziane, traktować tak właśnie i analizować te treści jako osoba wierząca, ale jako osoba niewierząca czy osoba krytyczna metodologicznie nie może przyjąć po prostu tego jako takiej całości danej. Więc o doświadczeniu Jezusa, zwłaszcza w kategoriach buddyjskiego przebudzenia, trudno mi mówić, no podobieństwa słów to jednak... Ale nie chodzi o ścisłe utożsamienie, tak? pewną figurę przemawiającą do natomiast wyobraźni. Możemy popatrzeć, co się dzieje od strony historycznej psychologii, historycznej socjologii. Takie działy też jakieś tam funkcjonują w ramach badań, studiów biblijnych także. Jeśli patrzymy na skuteczność tej grupy, to znaczy co powoduje, że ta grupa ekspanduje. No bo ona jest żywotna, po pierwsze jest żywotna w drugim wieku, rzeczywiście jest tak, że tych grup jest dużo, jest tak, że ta grupa Pawła, o której mówiłem, ona wygrywa w sensie pewnym, staje się główną grupą kościelną w drugiej połowie drugiego wieku i zmienia się struktura ta i tak dalej. Grupy takie nieznane, no nie wiem, jeszcze w V wieku w Syrii byli Żydzi, którzy uważali, są jakieś ślady po nich, byli Żydzi, którzy uważali coś tam o Jezusie. Więc rzeczywiście tych grup na początku było dużo, wygrywa w sensie przetrwała historycznie i z punktu widzenia grupy Pawła patrzy się na całą przeszłość. Gdy się przyglądamy mechanizmowi siły tej ekspansji, no to są różne oczywiście
spojrzenia. Są historycy, to są hipotezy historyczne, które powiedzą nam, że grupy chrześcijańskie trafiały do takich ówczesnych, powiedzmy, dołów społecznych, którym się nikt nie interesował, takie 500+, czy też ci nietykalni w Indiach. Oni po prostu wpuszczali do swoich spotkań, a to byli w większości ludzie wykształceni, to nie byli niewolnicy. Oni spuszczali na swoje spotkania właśnie niewolników czy kogoś takiego. Rozumieją Państwo? No, z pewnymi ludźmi w rozwarstwionym w takim społeczeństwie się nie spotykamy razem. Więc to była olbrzymia atrakcyjność dla w gruncie rzeczy większości populacji starożytnego Rzymu. Więc to są takie interpretacje. Pewien duchowny anglikański, mój znajomy, rozmawiał z pewnym wybitnym patrologiem i właśnie tak takie snuli sobie hipotezy. No, patrolog dorzucił jeszcze, że oczywiście jeszcze Duch Święty. Są różne porządki. Czyli to była bardziej taka socjologiczny chwyt, tak? Że po prostu otwieramy się na tych wykluczonych. To jest chwyt, to zadziałało. Tak? Zadziałało, po prostu było, te grupy, one były żywotne. A inna jest kwestia, to być może bardziej dotyczy jeszcze późniejszych epok, czyli średniowiecza i tak dalej, tego zabiegu marketingowego, który Paweł przede wszystkim był zmotywowany. Przede wszystkim jeździł. Wiadomo, że jak się jeździ od powiatu do powiatu i wszędzie się jest aktywnym, to się wygrywa, ma się motywację. Jak ktoś nigdzie nie jeździ i siedzi w domu, to nic z tego nie będzie, nie zdobędzie zwolenników. I on jeździł z tym kerygmatem, a ten kerygmat oznaczał taką rzecz. Wy wszyscy pomrzecie. To jest już bardziej krytyka niczańska. Wy wszyscy żyjecie w złu. Jesteście źli. Ale jak do nas dołączycie, to jest kwestia tego, jak się zadziała. Jak do nas dołączycie, zostaniecie oczyszczeni. Więc to jest podwójna gra. My tu jedyni, czyli gra na narcyzm, na ego, na to, że my tutaj jedyni, jesteśmy nadzwyczajni i w ogóle wyjątkowi. Nikogo takiego nie ma, tylko my możemy być zbawieni. Jest dużo tekstów Pawła na temat tego, jakie kary cię czekają, kto nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego i tacy mężczyźni współżyjący ze sobą i kobiety też nie wejdą, nie łudźcie się. Jest dużo takich anatem. To jest właśnie w duchu tekstów starotestamentalnych. Dzielących świat na dwoje, świat dobra, to my. My jesteśmy samym dobrem, a tamci muszą się do nas dołączyć. Jeśli oni są wobec nas wrodzy, to jest dowód na to, jak bardzo my jesteśmy prowadzeni przez to światło. Moje podejście do tego jest jednak krytyczno demaskujące. Że jest to wspaniały, wybitny mechanizm propagandowy, w którym ja zawsze ustawiam się i zawsze z automatu jestem po stronie dobra. Na końcu nawet grzeszny kapłan, jak odprawia Eucharystię, to ex opere operato z automatu działa. Świętość działa niezależnie jak żyjemy. Tak to się skończyło definicjami w średniowieczu. I to przypisanie sobie, osobiste przypisanie sobie, przez Pawła i później przez te grupy, przynależności do światła, otoczenia światem złym, to jest chwyt, który bardzo dobrze działa, trzeba umieć go podawać i sprawa hula. Inaczej się nie uwiedzie takich mas na takie wieki. To trzeba cały czas podsycać strach, przerażenie, pogardę dla siebie, dla własnego człowieczeństwa, żeby to wszystko, jeśli człowiek naprawdę poczuje, w jakim bagnie jest, to wtedy dopiero tylko, wtedy potrzebuje zbawienia i wtedy Jezus jest Zbawicielem. Słowo Zbawiciel jest słowem naprawdę poniżającym człowieka, ponieważ ono mówi człowiekowi, że jest w strasznym bagnie, że jest złem, że jest pogrążony w czymś, musi się myć, czyścić i tak dalej, i tak dalej. I trzeba wykonać dużą pracę oczerniania człowieczeństwa i człowieka, żeby ktoś chęcią chwycił ten ostatnią deskę ratunku. To teraz niemalże od razu ad vocem oddaję ci głos, natomiast powiedziałbym tak, znowu może zróbmy tak.
załóżmy, że Tadeusz ma dużo racji. Ja osobiście uważam, że ma dużo racji, ale myślę, że można się do tego przyczepić. Załóżmy, że ten mechanizm rzeczywiście był od początku obecny, mechanizm resentymentu, tak, o którym mówił Nietzsche. Swoją drogą to bardzo ciekawe, że on akurat przeciwstawiał chrześcijaństwo Pawła i Jezusa, prawda? To jest też bardzo ciekawe, mówiąc z jednej strony o tym człowieczeństwie Jezusa, że ono było w jakimś sensie idiosynkrazją, że w nim był pewien defekt, ale że z drugiej strony towarzyszyła mu jakaś taka, przynajmniej według tych przekazów ewangelicznych, jednak jakaś wyjątkowa szlachetność, że to był wyjątkowy człowiek, to nawet Nietzsche jest w stanie wyczytać z Ewangelii. No tak czy inaczej, załóżmy, że ten mechanizm jest od początku obecny. Myślę, że on był od początku obecny, tak? To teraz pytanie, czy jest coś więcej, czy jest jakiś powód, żeby, krótko mówiąc, jeżeli rozpoznajemy ten mechanizm od początku chrześcijaństwa, żeby sobie nie dać po prostu z tym spokoju i powiedzieć, kurczę, nie ma sensu w tym uczestniczyć. Jakie są racje, żeby, zdając sobie sprawę z tego takiego brudnego marketingu, który w tym wszystkim był, żeby dalej w tej tradycji uczestniczyć, żeby dalej w nią brnąć, żeby z niej jakoś czerpać i się z nią utożsamiać. Filozoficzne powody. Tak, tak. Ja bym powiedział tak, że rzeczywiście Tadeusz ma dużo racji. Jak się popatrzy na historię ludzkości, to takie mechanizmy w chrześcijaństwie, w bardzo wielu grupach funkcjonują. Ale paradoksalnie, jeśli Tadeusz ma rację, to znaczy, że jego podstawowe założenie, że Paweł manipulował i mówił nieprawdę, jest nieprawdziwe. Bo ten opis ludzkości pokazuje, że ona potrzebuje zbawienia. Bo jest zasadniczo, może powiedzieć, jesteśmy gatunkiem, który w końcu naszymi rękami, ustami, głowami, nogami i tak dalej, produkuje takie mechanizmy non-stop. Czyli przecież to nie bierze się znikąd. Tak? To nie było tak, że to tylko jeden Paweł to produkował. To jakbyśmy historię ludzkości właśnie pokazali, to ludzie tak funkcjonują. Nie? I jak się popatrzy bardzo uważnie na świat i masę potworności, które się na świecie dzieją, no właśnie na przykład takich religijnych i w tych wspólnotach religijnych, to one pokazują, że ci ludzie nie są święci, tak? To znaczy i są w tym bagnie. Bo jeśli by nie byli, to by jeden taki Paweł, który by wszystkim próbował wymówić ten bagno, no to by w ogóle, to by się odbył jak od ściany, proszę Państwa. W tym sensie myślę, że powód, ja też, znaczy, że powód, na to można popatrzeć od innej strony, że owszem, Paweł mógł po prostu rozpoznać w sobie i to mogło nie być coś, co jest jakimś chorym, masochistycznym resentymentem czy czymś tam, tylko rozpoznać w sobie, że nie jest taki idealny. Że pełno w nim takiego, że to, co on mówi, na przykład są takie teksty, który mówi, no nie wiem, nieszczęsny ja człowiek, bo chciałbym robić dobrze, a robię źle. Nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenie, ja miałem na przykład, nie wiem, jak ktoś by sobie tak zastanowił się, to podejrzewam, że to jest, może popatrzeć na to od drugiej strony, że Paweł po prostu, i myślę, że to jest początek tego, że Paweł zobaczył w sobie masę uwikłania i masę tego, że właśnie jest w tym, siedzi w tym bagnie i być może to byłoby dość, ja bym tak może powiedzieć, że dałoby się zinterpretować to jego, niezależnie od tego, czy jaką ontologię przyjmiemy, czy tam jest, istnieje Bóg, Duch Święty, tylko na poziomie doświadczenia. Prawda? Ja na razie jakby od strony doświadczenia, tego opisu, które może się okazać, jakby to doświadczenie może być złudne, a może być prawdziwe. Ja nie chcę rozstrzygać na razie. Ale na poziomie doświadczenia Paweł doświadcza tego, że właśnie jest taki, jaki jest, że ma takie tendencje, nawet te manipulatorskie i tak dalej, i doświadcza, że nie z siebie zostaje wyzwolony. Że nie jest tak, że on sam się wyciągnął, jak Baron Münchhausen z tego bagna, tylko że został wyjęty. I myślę, że to jest doświadczenie, które być może było doświadczeniem wielu ludzi. I Paweł to, co próbował powiedzieć, zgadzam się, że zapewne w tendencje jego niedoskonałości i tak dalej, manipulatorskie, chęć bycia tym właśnie lepszym, tendencja ludzkiego umysłu, takiego binarnego dzielenia dobra i zło, to wszystko pracowało. To wyjście nie było już całkowitym. Zresztą sam Paweł pisał, ja dopiero pędzę ku wyznaczonej mecie, to wcale nie, że osiągnąłem coś. Ale w tym wszystkim jest ten moment doświadczenia, że ludzkość potrzebuje
bo nie jest idealna, bo jak popatrzymy dokładnie, się to nie potrzebuje. Potrzebuje siły z zewnątrz, która coś zrobi i doświadczenie tego, że to jest możliwe. I jak się popatrzy na grupy chrześcijańskie, znów w historii, ja bym tak trochę skomplikował ten obraz. Owszem, jest masę bardzo złych instytucji i grup, które są toksyczne i nauczycieli, którzy są toksyczni, ale z drugiej strony, znaczy jest również bardzo dużo i można by teraz się licytować i szukać takie i inne, takich grup, które doświadczały, że właśnie w tej grupie, przyjście do tej grupy pozwoliło na realne uzdrowienie, wyzwolenie z jakichś swoich własnych zahamowań i tak dalej. Na przykład w historii chrześcijaństwa, widzimy takich ojców pustyni, oni na przykład bardzo dobrze współgrają ze współczesną, powiedziałbym, biologią ewolucyjną. Co mówią dzisiejsi biologowie ewolucyjni, socjobiologowie? Że zasadniczo to całym naszym kulturą i funkcjonowaniem rządzą ludzkie geny. Znaczy, można powiedzieć, taka personifikacja, że geny chcą się replikować, w związku z czym jak kupujemy kobiecie kwiaty i zapraszamy ją na kolację, to tak naprawdę chcemy replikować geny. Jak gramy Mozarta i w ogóle to wszystko da się w ten sposób pokazać. Socjobiologowie mówią, rządzą nami i cała kultura jakby stąd się wynika. Co mówili ojcowie pustyni? Tak, rządzą nami namiętności. To były namiętności, to ich oczywiście język, oni byli znacznie mniej wyrafinowani naukowo i tak dalej, ale mieli to po sobie intuicję. Pewne mechanizmy, które są nieosobowe, biologiczne, powiązane z rozrodem, czyli z replikacją genów. I oświeceniowa idea, że człowiek jest wolny po prostu, dobry i w ogóle, jest pewnego rodzaju fajną ideą, ale jest złudzeniem. Uważne przeglądnięcie temu, jak człowiek funkcjonuje, na co zwrócił uwagę też Tadeusz, mówiąc, jak funkcjonują instytucje religijne tworzone przez ludzi, jest taki, że człowiek dąży do na przykład właśnie władzy, opanowania, podziału i znaczenia po to, żeby, jak powiedzieli biologowie ewolucyjni, łatwiej replikować swoje geny. Znaczy to właśnie nawet człowiek dąży. I potrzebna jest duża praca i o, to się tu jakaś jest... Poprosimy inny mikrofon, dobrze? Nie, ale, weź ten. Tak? I teraz jakby potrzebna jest pewnego rodzaju praca. To jest druga strona tej tradycji religijnej, która mówi, o inaczej, jeden z, można powiedzieć, papieży biologii ewolucyjnej powiedział coś takiego, że coś... To chyba Bas się nazywał. Że, i rzecz, którą on wie, badacz, że... nie papież. Tak. Musimy być precyzyjni. Proszę? Wie, że badacz... Badacz, mówię, w sensie... Papież badaczy, a nie tak, papież kościoła. Tak. Papież badaczy, jeden z większych. To powiedział, że, nie, że jak go zapytano, w co wierzy, a nie może udowodnić, powie, wierzę w prawdziwą, czystą miłość. I to jest jakby poza tymi wszystkimi genami. I to jest jakby doświadczenie paru, myślę, że też pewnych grup chrześcijańskich, tak? I nie tylko chrześcijańskich, ale na razie do chrześcijaństwa możemy dojść, że podejmując pewnego rodzaju pracę nad sobą, która w dodatku się wiąże z jakimś doświadczeniem, że to nie jest tylko moje, tylko przychodzi jakoś z zewnątrz, możemy się pomalutku z tego bagienka wygrzebywać. I na tym, by powiedziałbym, polegało coś, co się nazywa zbawieniem, bo soteria znaczy uleczenie. Znaczy, to jest rozpoznanie, że jako ludzie jesteśmy chorzy. I ta cała negatywna, ciemna strona tradycji religijnych i politycznych i społecznych pokazuje, jako ludzie nie jesteśmy idealnym. Znaczy, ten gatunek, jakim jesteśmy, ma w sobie masę właśnie przemocy zła. I w tym sensie, jak mówisz o tych pewnych elementach Jezusowego przesłania, wybaczenia, które można by znaleźć w rozmaitych przypowieściach, tak? Właśnie bycia, zmierzania ku wyzdrowieniu. I również, może powiedziałbym, w masę fragmentów przesłania Pawła, które, ja powiedziałbym, Tadeusz ma trochę racji, że Paweł ma takie tendencje, ale też upraszcza. I tu można by się licytować i pokazywać, ile w listach Pawła jest bardzo pozytywnych fragmentów. Gdzie to jest pomieszane. Pokazują, że w tej tradycji można funkcjonować, czy warto funkcjonować, albo dlatego, że zawiera ona w sobie takie miejsca, które rozpoznają nie złudzenie, ale rzeczywiste uwikłanie mnie i w ogóle wspólnot w coś, co można określić jako zło, co jest właśnie destrukcyjne, negatywne i tak dalej, i oferują pewnego rodzaju drogę do stopniowego i niecałkowitego, to jest złudzenie, powiedziałbym, Królestwa Bożego na ziemi, tak, takiego idei, ale pewnego wyzwalania się z tego. I to w tradycji chrześcijańskiej myślę, że dałoby się pokazać, że jest. I myślę, że to, a propos tego doświadczenia, nazwijmy to religijnego, mistycznego, to jest związane z wieloma takimi miejscami, gdzie właśnie, można powiedzieć, byli ludzie, którzy jakoś analogicznie, to nie ma dowodu, ale w jakiś sposób, który przynajmniej na językowym, symbolicznym poziomie dało się powiązać z doświadczeniem Jezusa, Pawła, Jana, potem powiedzmy ojców pustyni, Eckharta, Jana od Krzyża i tam jeszcze kogoś, był doświadczeniem również
nazwijmy to tego, co pierwotni chrześcijanie doświadczyli jako zmartwychwstanie, czyli powstanie jakby, wiecie, z wegetacji do prawdziwego życia, czy przebudzenia. Okej, okay, ja myślę, że tutaj dużo się pojawia rzeczy, które wymagałyby jakiegoś takiego wypunktowania i jeszcze drążenia, no bo można powiedzieć, że znaczy pytanie jest podstawowe. Jeżeli w ogóle możemy mówić o tym przesłaniu Jezusowym, które na przykład dla niczego było jakoś ciekawe, tak? No to można powiedzieć, ono nie byłoby przesłaniem, które zakłada eksponowanie ludzkiej grzeszności. To znaczy, że się musisz poczuć, tak jak powiedział Tadeusz, totalnie zły, totalnie zbrukany, żeby móc się odbić. Wydaje mi się, że to jest ten mechanizm, który pojawia się od początku chrześcijaństwa, który się napędza pewną możliwość po prostu zarządzania też masami ludzkimi, przejmowania kontroli nad człowiekiem, tak? Poprzez to, że się mówi, ja mam jedyny lek na twoje zło, a ty to zło cały czas oglądaj, ja ci cały czas je pokazuję, prawda? Można powiedzieć, że dla mnie to jest coś bardzo niepokojącego w historii chrześcijaństwa. I mam takie przeczucie, że jesteśmy wszyscy jakoś tego dzisiaj też no, jakby efektem. Znaczy to, że jesteśmy tacy nini, to też jest stąd. I ja się trochę jestem rozczarowany, bo spodziewałbym się raczej tego, że jeżeli bronimy orędzia Jezusa historycznego, to raczej bronimy tego, że tam nie było tego eksponowania ludzkiej grzeszności, a w związku z tym przejmowania kontroli nad tym, prawda, procesem uleczenia czy w ogóle uzależnieniem od pewnych środków, które oferujemy, że tam było coś takiego bardziej bezpośredniego, tak? Znaczy, ja bym chciał powiedzieć tak, że zgadzam się z tym, że na przykład, że myślę, że doświadczenie Pawła akurat, to są moje hipotezy na temat Pawła na podstawie pewnych lektur, było takie, że on był człowiekiem, który być może był właśnie uwikłany i on miał to doświadczenie takiego i jest dużo tej strony takiej rzeczywiście. I myślę, że to jest niedobrze, że w historycznym rozwoju chrześcijaństwa ten przekaz jakby rzeczywiście był zbyt dominujący. I mi na przykład osobiście bardzo szkoda, że przekaz takiej tej grupy, która jakimś świadectwem istnienia jest Ewangelia Tomasza, tak? Że on został w jakimś sensie w historii chrześcijaństwa... Gnostyczna bardzo. No to jest właśnie, ja nie chcę wchodzić w to, bo znów... Gnostyczna czy niegnostyczna... Pochwaliłem się, że wiem. Tak, ale że ona właśnie na przykład jest pozbawiona takiej... Tam jest światło w sobie i ona jest bardzo, dużo bardziej uniwersalistyczna i tak dalej, że ona została w jakimś sensie zmarginalizowana w historii chrześcijaństwa. Bardzo mi szkoda. Ja bym bardzo chciał, żeby to było inaczej. Nie stało się, ale warto, dzisiaj co możemy zrobić, akurat udało się, że tę Ewangelię Tomasza odkryto, można ją czytać na przykład i się nią inspirować. Ale z drugiej strony te fragmenty też gdzieś były, tak? I w tym sensie rzeczywiście w pewnych fragmentach synoptycznych, które mamy w Ewangelii, w samych przypowieściach Jezusowych, też aż tak bardzo tego nie ma. Natomiast ja myślę, że to jest kwestia... No właśnie pytanie jest, co tu jest jakby wmówieniem czegoś, a co jest próbą leczenia ze złudzeń? To znaczy ze złudzeń co do natury ludzkiej, które również można mieć. I wydaje mi się, że być może to jest jeden z elementów tej właśnie trudnej i takiej niedoskonałej kondycji ludzkiej, że ciężko ten balans znaleźć. I rodzący się pokus dla wielu rzeczywiście, że można wykorzystać. To jest to pytanie, skąd się... Bo myślę rzeczywiście, że ponieważ religia, znów od strony filozoficznej powiedział, tak, że religia to jest coś, co dotyka najgłębszej jakby miejsca człowieka, to jeśli złapiemy tam, to możemy rzeczywiście najbardziej człowiekiem rządzić. I dlatego dla każdej władzy politycznej jakby religia jest, istnieje pokusa złapania religii i tej manipulowania. A z kolei oczywiście dla pewnych instytucji religijnych, i Kościół katolicki i wszystkie inne kościoły chrześcijańskie nie są tutaj wyjątkiem, istnieje pokusa, żeby zdobywać swoje znaczenie, próbując grać z władzą polityczną i teraz pytanie, kto z kim wygra. I to się rzeczywiście w historii chrześcijaństwa bardzo wyraźnie działo, jak w historii każdej wspólnot religijnych. Natomiast ja bym powiedział tak, pomimo tego, istnieje w tradycji chrześcijańskiej sporo takich miejsc, które jednak bardziej, nawet zwracając uwagę na tę ciemną stronę, ja przynajmniej oceniam jako takie, które uczą dostrzegać rzeczywiste ciemne strony i dlatego jakby rzeczywiście uczą, to jest jakby też moje doświadczenie trochę jakby bycia uczniem takich historycznych postaci i tak dalej, tak? Uczą w jakimś sensie
przechodzić na jasną stronę, o tak bym powiedział. Tadeuszu, chciałbym, żebyś się do tego ustosunkował, natomiast poddam może jeszcze taki trop. Mówię o tej figurze Jezusa jako czymś takim ciekawym i pociągającym, żeby mimo całej krytyki chrześcijaństwa jakoś o niej pomyśleć, no bo mamy całą tradycję też no, już niekoniecznie chrześcijańską, niekoniecznie teologiczną, ale mamy tradycję literacką, mamy tradycję filozoficzną, jest właśnie ten Nietzsche, prawda, najbardziej zażarty wróg chrześcijaństwa, który w Jezusie doszukuje się czegoś szlachetnego. Mamy szereg takich poszukiwań również literackich, prawda, no nie wiem, choćby Buchakow i tak dalej, jakieś takie autorskie wizje Jezusa. Mamy zjawiska społeczne, mamy Jurodiwych, prawda, których tak pięknie pisał Cezary Wodziński, nasz przyjaciel, zmarły kilka lat temu. Więc no, chciałbym cię zapytać, oprócz tego, żeby prosić o ustosunkowanie się do tego, co mówił Piotr Sikora, to chciałbym cię zapytać też o tę figurę Jezusa, dlaczego ona również poza ortodoksją, tak, bywała tak często jakoś intrygująca, co ludzie w niej odnajdują, co ty sam jako bardzo sceptyczny filozof i taki zbliżony do tej najbardziej takiej krytyczno-historycznej metody, takiego obnażenia też pewnej fikcji naszej wiedzy o Jezusie. Jak ty ten przekaz, te dociekania kulturowe na temat Jezusa właśnie już spoza ortodoksji, spoza tradycji religijnej, jakie oceniasz? Czy tam jest coś dla ciebie ważnego? Bardzo bym cię prosił. To trochę tak o wszystkim. Trochę, ale żebyś sobie wybrał to, co jest dla ciebie. Wiesz, no nie chciałbym cię przepytywać z jakiegoś konkretnego autora, bo tego jest dużo, prawda? Ale co dla ciebie osobiście? No są te różne dziwne domysły na temat Jezusa, prawda? Tak. No, co ja mogę tutaj dorzucić? Te wszystkie dywagacje na temat człowiek dobry, zły, niedobry, zły, no zły, bo morduje i tak dalej, to naprawdę to nie są adekwatne kategorie w ogóle, żeby opisywać człowieka. Dziś istnieją adekwatne kategorie z antropologii kulturowej, z historycznej i możemy naprawdę zupełnie, tak jak chciał Fryderyk Nietzsche, opuścić ten języka dobra i zła, czyli wyjść poza tą sferę, która nie jest opisowa, jest wartościująca, w związku z tym każe opowiedzieć po jakiejś stronie, a nie przyjrzeć się rzeczywistości. No i w związku z tym, jeśli ja mówię o tym zabiegu Pawła, to ja nie mówię o tym, że no rzeczywiście są ludzie winni, ten kogoś zabił i tak dalej, czyli nam się Paweł potwierdza. No, dobre tego typu syntetyczne ujęcia są takie, że wszędzie się potwierdza. Na tym polega dobra manipulacja, że to wygląda spójnie, a nie na tym, że się nigdzie nie potwierdza. Kłopot polega na tym, że to, co generuje chrześcijaństwo, tu zostawmy Pawła, to jest po prostu cała procedura tego, jak to się rozwijało, to jest utrzymywanie ludzi w całym poczuciu winy, permanentnym poczuciu winy, że oni sami nie mogą docenić własnego życia i mają do tego prawa, mogą dopiero przez jakiś akt religijny, czy będzie indywidualny, przeżycie przemiany, właśnie jak Augustyn czy tam inni, że takimi byli śmieciami. Pisze no, ileś stron no, te wyznań, jakimi to oni byli śmieciami, jakie złe rzeczy i co tam w młodości. I jak pierwszy raz chciał przyjaźni szukać, a tutaj takie poruszenia nieczyste mu się pojawiły i tak dalej. I ta obsesja, która później się generuje w tej dziedzinie, poczucia winy z tego wszystkiego, czym ja jestem, pogłębienie tego, granie na poczuciu winy, wytworzenia tego poczucia winy, dziś wiemy w bardzo wczesnym wieku, to znaczy dzieci trzeba w 7-8 roku życia prowadzić do spowiedzi, żeby w nich zamontować poczucie winy, żeby wcześniej je uzależnić. Ten proces uzależniania, który później dostarcza to lekarstwo. To mi o to chodzi, a nie bardzo mi chodzi o to, że ludzie się mordowali. Ale jeśli chodzi o to mordowanie się ludzi w historii i różne, że nie są zbyt dobrze czasami, zwłaszcza jak się zdenerwują po pijaku, więc to jest jeszcze druga kwestia. Jest drugi element strukturalny, bo mi chodzi o element strukturalny chrześcijaństwa. To jest taki, który jest trwały, wyróżnia chrześcijaństwo jako religię, jako monoteizm.
jest jeszcze drugi element, to znaczy ten deklarowany, to, że oto my przeszliśmy na dobrą stronę moc. To deklarowana świętość. Ona jest słowna, ale jest rytualna, jest sakralna przez nabożeństwo, przez strój i tak dalej. To jest unikalne w ogóle w skali. Nie wiem, czy gdzie indziej jest coś tak gigantycznego. Chrześcijaństwo jest po prostu generatorem obłudy. Znaczy strukturalnie. To nie, że ludzie są obłudni. Ludzie są, jacy są, lepsi, gorsi. Ale ono generuje, ono jest społeczną strukturą generującą udawanie. Bo to właśnie takie jest. Teraz myśmy spotkali Jezusa i teraz jesteśmy tacy dobrzy, czyści. My już z nimi jesteśmy. Owszem, jesteśmy grzeszni, ale jest łaska Boża, która nas wspiera, tu pracujemy nad sobą i tak dalej, ale my już jesteśmy tymi wybranymi i zbawionymi. Wystarczy, to są dogmaty, które to zapewniają, wystarczy pójść do spowiedzi przed śmiercią, ostatnie namaszczenie jest załatwione. Chociażbym był, tu się powstrzymał, co? Całe życie, na końcu mam to zagwarantowane. To jest struktura. Struktura, nie ludzie, tylko struktura organizacji, pewna struktura społeczno-kulturowa. Więc ona jest gigantycznym generatorem udawania, a wiem, że państwo po prostu, teraz mamy takie czasy, że trudno będzie to zaprzeczyć, ponieważ jakby to, co dociera do nas w ostatnich kilku latach z funkcjonowania kleru w Polsce i na świecie, po prostu jest argumentem, jest dowodem na to. Ta struktura się powiela. Taki czytałem fragment Zygmunta Kubiaka, uznanego zresztą historyka. I on z takim oburzeniem dziś notuje o gigantycznej obłudzie wojen średniowiecznych. Mówi, w starożytności, jak robili wojny, to wojny polegały na tym, zresztą do dziś polegają, że się napada i grabi. Grabi, zabija, gwałci, tam się porywa niewolników. To jest sens wojen w starożytności. I taki jest cel prowadzenia wojen. Natomiast średniowieczne wojny polegały na tym, że udawali, że tego momentu nie ma, ale dawali 3 dni przerwy, jakby nigdy nic i można było grabić. I on, tylko nikt o tym nie mówi. To się robi, a się nie mówi. Idzie się, można tu podkoloryzować. A wszyscy ze sztandarami Chrystusa, tak? Tak. Więc to generuje, ta struktura generuje udawanie, ponieważ ten wymóg tego właśnie, że my teraz jesteśmy tacy święci, tu mamy kler, który ma być tym wzorcem moralnym, nie są wzorcami moralnymi, są tacy, jacy są po prostu. Tylko muszą udawać lepszych, muszą wchodzić w tą rolę. Publiczność, która się do niego zwraca, właśnie przez ten kult, przez strój, który jest kulturowo zapisany jako sakralny, zwraca się do publiczności, do niego rozpoznają jako tą osobowość jakąś no inną, jakąś taką z innego poziomu. Teologia sakramentów o tym mówi, o znaczeniu sakramentów takich czy innych, o wyższości życia zakonnego nad... Piękny traktat napisał Tomasz Zakwinus, bardzo bogatym i takim sprawnym, jak na inteligentnego i wybitnego intelektualistę uzasadnieniem. Więc da się, to jest to, co ja myślę o chrześcijaństwie. Utrzymuje, poniża człowieka, utrzymuje go w poczuciu winy, żeby mu to kompensować, czyli go uzależnia. Jest to zwykły taki środek uzależniający głęboko i trwale przez pokolenia. Musi być odpowiednio dawkowany i spryt chrześcijaństwa się przygląda tym instytucjom w ciągu wieków. Polega na tym, że to rzeczywiście bardzo zdolni ludzie to robili, czy w średniowieczu, czy do dziś. A że tak dopytam, czy widzisz jakiś inny, można powiedzieć, bardziej konstruktywny model doświadczenia religijnego, czy praktykowania religii, który nie byłby tak głęboko właśnie uzależniający od poczucia winy, manipulujący w gruncie rzeczy człowieka, czy to w jakimś nurcie chrześcijańskim, czy gdziekolwiek indziej, czy to jest też taki, można powiedzieć, bardziej uniwersalny twój sąd na temat religii i jej funkcji w życiu człowieka? To znaczy, to nie jest tak, że jestem specjalistą od wszystkich religii. Tak, ale chodzi mi o twoje jakieś poszukiwania. Nie pytam jako religioznawcy, prawda? Bardziej jako filozofa. Czy widzisz jakby możliwość innego funkcjonowania religijności w strukturze egzystencji?
No to jest wielki problem, ponieważ chrześcijaństwo w zachodnią kulturę zdominowało. Ono nie ma innej ekspresji niż chrześcijańskiej, dlatego wysiłek niczego jest tak gigantyczny i tak szaleńczy. Więc natomiast niewątpliwie jest tak, że podatność na tą strukturę tak oddziaływania, czy też sprawność tych oddziałujących jest różna. W sensie takim, że nie da się całej populacji wkręcić w to. Czyli na przykład w udawanie, w podwójne życie i tak dalej, i tak dalej. Czy wiesz, to przekonanie o sobie, albo w poczucie winy życia. Nie da się ludzi tak we wszystkich wkręcić. Po prostu jest, już tak to sprowadzając do prostych tych wspomnienia z pierwszej spowiedzi, część ludzi ma traumatyczne, a jest taka grupa, mówi, się dobrze bawiła. Okay. I nic w ogóle. Krótko mówiąc, nie da się wprowadzić wewnątrz chrześcijaństwa są ludzie, którzy są mniej podatni na ten system. W związku z tym oni, jeśli oni prowadzą jakieś życie religijne, czy jeśli prowadzą, no to oni nie przeżywają je zupełnie inaczej niż ci, którzy są wkręceni. Więc ten, że tak powiem, jednostkowo sposób przeżywania jest odrębny, ponieważ każdy tam trochę inaczej. A czym innym jest systemowe działanie? To jest ta główna struktura, którą próbujemy tutaj rozpoznać. No. To, czym byłoby, co by było pożyteczne i co się wykonuje rzeczywiście tu, Piotr o tym mówił, no, że to Peter Sloterdijk o tym pisze, mówiąc o monoteizmach, o takich właśnie strukturach wszystkich monoteizmów, jako tych właśnie, którzy mają tutaj to 100%, a wszyscy inni są w błędzie, chyba że do nas dołączą. No to on zastanawia się nad procesem deradykalizacji monoteizmów. To znaczy, co zrobić, jak interpretować. Te procesy deradykalizacji były czasami od samego początku. W islamie w VII wieku, jeśli ten islam startował, to oni mieli przykaz religijny wymordować wszystkich niewiernych i się ekspandowali w Bizancjum. Ale to nie było możliwe fizycznie, bo tam było 100 tysięcy ludzi. Po prostu się fizycznie nie dało, rączki by się za bardzo zmęczyły, maczety by się stępiły. Więc w momencie już technicznego islam się rozwija, mimo że ma takie tego typu przykazania, już się deradykalizuje. Wiadomo, jak to było tam w tych 8-9 wieku, w tak jak koegzystencja funkcjonuje. Więc rzeczywiście można i może to jest jakaś strategia wewnątrz religii monoteistycznych, ich deradykalizacji, one się dokonują. To Sobór Watykański II wyszukuje pewne teksty, nie zwraca uwagi na te, czy na inne wypowiedzi Pawła, które są radykalnie ekstremalne, właściwie takie dualistyczne, potępiające wszystkich, którzy nie należą do nas. Można to robić i to z punktu widzenia, nie wiem, praktyki społecznej, socjologicznej, to byłoby korzystne. No a jeśli chodzi o recepcję późniejszą, no to dla mnie najbliższa jest recepcja Fryderyka Nietzsche, jak prawda łatwo się domyślić, tekstami Fryderyka Nietzschego tutaj troszeczkę mówię. Rzeczywiście jego wgląd był istotny i rzeczywiście jest tak, że on rozpoznawał postać Jezusa jako znaczącą go w ogóle postaci, które wpływają na coś, jakby to wpływają na dzieje, Napoleon, jakieś giganty czegoś, to one są dla niego czymś ważnym. Niemniej jednak on patrzył sobie tak, jego myślenie jest o tyle nieciągłe, że on na tą samą postać potrafił spojrzeć zupełnie z innej strony, jakby z innego aspektu. Tego się nie da w jednolity obraz spójny ułożyć. No to jest to, co on atakował w chrześcijaństwie, platonizmie, to znaczy dekadencję, to znaczy kult słabości, gloryfikowanie słabości jako czegoś, co jest oznaką człowieczeństwa, najwyższego człowieczeństwa. No a w Ewangeliach jest bardzo dużo łatwo znaleźć, właśnie w tych tekstach autentycznych, niby autentycznych Jezusa, o nadstawianiu drogopoliczka, o oddawaniu szaty i tak dalej, i tak dalej. Całe to wszystko, co generuje resentyment. Więc to odniesienie niczego do Jezusa jest, no takie są jego, natura jego pism jest bardziej złożone.
Bardzo ci dziękuję. O te heterodyksyjne wizje Jezusa też chciałbym cię zapytać, ale chciałbym to połączyć z takim pytaniem, bo chciałbym też już zaraz oddać głos Państwu. Więc chciałbym postawić takie pytanie o tu i teraz. To znaczy możemy sobie dywagować o historii chrześcijaństwa, o źródłach ewangelicznych, natomiast żyjemy w Polsce w roku 2019. Kilka lat temu Jezus został intronizowany przez część polityków i część duchownych na króla Polski. I teraz powiedz, jako teolog, filozof chrześcijaństwa, jako też człowiek zaangażowany religijnie, co ty myślisz o Jezusie intronizowanym na króla Polski? Czy to jest dla ciebie zbawiciel, czy to jest dla ciebie fetysz? Fetysz, który szkodzi życiu społecznemu w Polsce. Czy też jest to święte prawo polskiego narodu do jakby wyakcentowania tego, że nie ma polskości bez chrześcijaństwa, a w ogóle bez katolicyzmu, jak chce część polityków? Ja bym, ponieważ staram się trochę czerpać inspirację i kierować w życiu tym, co w Ewangeliach zostało zapisane jako przesłanie Jezusa. Tam jest jeden z takich dość, myślę, że ważniejszych fragmentów. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Znaczy, rodzi się we mnie tendencja do osądzania różnych ludzi, ale staram się powstrzymywać, dlatego postaram się powstrzymać od osądzenia tych, co to zrobili. Natomiast, ale nie wynika to z lęku. Proszę? Nie wynika to z lęku. Nie z lęku. Ja przepraszam, ale dużo o tym rozmawiamy. Wynika z tego, że właśnie myślę, że to jest... Znaczy, że to jest łatwo mi powiedzieć. Właśnie ja... Dodam, przepraszam, chcę się wytłumaczyć. Po prostu natomiast myślę, że wielu ludzi w Polsce się boi. Natomiast jest to dla mnie bardzo obce. Zupełnie się z tym nie identyfikuję i w ogóle, znaczy, jeśli miałbym już jakoś spróbować zrozumieć, właśnie może bez osądzenia, to myślę, że to jest jakaś taka fetyszyzacja. Jest to próba połączenia tej politycznej, gdzieś tam gry tego, co religijne, z tym, co jakąś władzą polityczną, w którąś jedną i drugą stronę, zależy, kto tam jest. I myślę, że to jest, jest to obce tego mi i tego, co uważam w chrześcijaństwie za pozytywne, bo ja powiem tak, ja się zgadzam z bardzo wieloma uwagami Tadeusza. Znaczy myślę, że w chrześcijaństwie jest bardzo dużo tego, tej negatywnej strony, o której Tadeusz mówi, na przykład prowadzenie dzieci do spowiedzi przed pierwszą komunią. I oczywiście w dzisiejszej, na przykład, jak popatrzymy na dzisiejsze chrześcijaństwo w Polsce, bo ja też nie znam na całym świecie, jak czasami rozmawiam z ludźmi z różnych innych krajów, to tam bywa inaczej. To rzeczywiście masa tego jest, tak? I instytucje, natomiast być może ja mam ten kłopot z tym, co Tadeusz mówi, że ja być może jestem z jakiejś takiej nie mainstreamowej kawałka życia. Znaczy, dla mnie księże i biskupi nie są aż tacy ważni. Nigdy nie myślałem o nich jako wzorach tej moralności. A owszem, zgadzam się z tym, że tego typu tendencje istnieją i że trzeba je rozmontować. Ale żeby je rozmontować, to myślę, że warto właśnie sięgać do tych źródeł. Po co jest ta historia i patrzenie na źródła, że myślę, że chrześcijaństwo jest znacznie bardziej skomplikowane jako wielki nurt i są oczywiście pewne w różnych okresach, różne mainstreamowe i w różnych miejscach. Dlatego myślę, że a propos niczego, nie chcę dyskutować z niczym, ale myślę, że warto jakby uświadomić sobie, z jakim chrześcijaństwem się Nietzsche spotkał. I rzeczywiście do tego chrześcijaństwa masa jego uwag jest bardzo adekwatnych, ale dałoby się znaleźć w historii chrześcijaństwa masę chrześcijan, myślę, których w ogóle by to nie ruszało. Tobie jakby bliskie. A propos tego, że, bo tutaj Tadeusz by się zgodził z tym, że są tacy, którzy tego nie doświadczali. Ale jeśli chodzi o tę strukturę, prawda, taką zasadniczą strukturę, masywną strukturę przekazu wiary i... Ja nie wiem, czy da się powiedzieć, że jest jedna struktura. Ja raczej widzę jako pewien konglomerat różnych struktur. To znaczy, w których można, i mam wątpliwość, czy patrząc właśnie na chrześcijaństwo, które mamy nawet różne w różnych denominacjach, bo katolickie chrześcijaństwo to jest tylko jedno z, tak? Prawosławne to też są bardzo różne, tak? Mamy rozmaitych, bardzo różne kościoły protestanckie, które są bardzo różne. W związku z czym
ja bym bardziej chciał skomplikować obraz. Znaczy, wydaje mi się, że Tadeusz ma bardzo dużo racji. Tam ci się z nimi zgadzam. To jest pewnego rodzaju uogólnienie, które moim zdaniem jest zbyt upraszczające i gubi pewne rzeczy. I wtedy jakby... ale z drugiej strony, dlatego jak mówimy o dzisiaj, dlatego powiedziałem, że te tendencje, jak właśnie intronizacja tak, Jezusa na króla Polski, wydają mi się całkowicie absurdalne z punktu widzenia rozmaitych ważnych źródeł chrześcijańskich, które nawet ewangelicznych. Tak, gdzieś to w ogóle się jakby z jednym do drugiego nie ma, nawet z punktu widzenia Pawła. Z punktu widzenia Tomasza, Ewangelii i innych tak dalej. Dlatego myślę, że jak pytasz o dzisiaj, to myślę, że nie można sobie dzisiaj poradzić, znaczy jeśli się, i to jest problem, myślę, naszego, nie tylko polskiego, ale być może tu polskiego chrześcijaństwa, że znamy za mało historii chrześcijaństwa, że znamy za mało rozmaitych, i z jednej strony w związku z czym możemy nie znać tych mechanizmów, o których mówi Tadeusz i które warto poznać, żeby je też zidentyfikować jako toksyczne mechanizmy w swoim dzisiejszym jakby wizji chrześcijańskiej. I z drugiej strony warto zobaczyć bardzo dużo różnych innych postaci również chrześcijaństwa, które jakoś te mechanizmy jakby wymknęły się tym mechanizmom i w związku z czym warto, z mojego punktu widzenia warto te mechanizmy, te postacie chrześcijaństwa powiedziałbym wzmacniać i rozwijać, dlatego że one de facto jednak pełnią pozytywną rolę. Owszem, z punktu widzenia jakby człowieka wierzącego mogę powiedzieć tak, bo kontakt z rzeczywistością transcendentną, z Bogiem, czy jak tam nazwać, jest bardzo ważny dla człowieczeństwa. I jakoś, ja bym tak, nie udowodnię tego Państwu, ale jestem o tym przekonany. I owszem, w momencie tego kontaktu i w tych różnych formach jakby masę różnych rzeczy się złych jakby miesza. Ale jeśli teraz spróbujemy w imię tych, powiedząc, że to wszystko jest zło, jakby wyrzucamy wszystko, to myślę, że wcale nie będzie tak, że tych mechanizmów się pozbędziemy. One przyjdą w innej, powiedziałbym, niereligijnej formie. A myślę, że obetniemy bardzo dużo, bardzo, bardzo istotny, przynajmniej dla wielu ludzi, wymiar człowieczeństwa, jakim jest ten wymiar kontaktu z rzeczywistością transcendentną. Można powiedzieć, że to prawda, że ten mechanizm resentymentu niczego jest, jego zdaniem, on się jako chrześcijaństwo objawia w dziejach, ale to jest, można powiedzieć, chrześcijaństwo jest raczej narzędziem jego objawiania się, prawda? Znaczy to jest coś takiego też w naturze ludzkiej związanego z resentymentem. Proszę bardzo i oddajemy Państwu głos. Zapomniałem, jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj powiedzieć Państwu. Mianowicie, gdy przyglądamy się historii chrześcijaństwa, to ono funkcjonuje, czy w starożytności, czy w średniowieczu, ono nie zmienia struktury społecznej. To, że nie wiem, ludzie są braćmi w chrześcijaństwie, to nie zmienia systemu feudalnego, nie zmienia systemu cesarstwa, właśnie funkcjonowania cesarstwa. Fasada jest inna, ale funkcjonowanie jest identyczne. Nie ma czasu, więc nie będę rozwijał tego. Może jeszcze w pytaniach z sali będziesz mógł powiedzieć. Właśnie, ale powiem, na czym polega teraz dziwaczność sytuacji, w której my się teraz znajdujemy. Ponieważ od XVIII wieku, właśnie XIX, XX wiek nastąpiło coś, co się nazywa rozwojem kapitalizmu, humanizmem, deklaracja praw człowieka i obywatela, rewolucji francuskiej i tak dalej. Ludzie są równi, mają prawa do pewnej ochrony dzieci, na przykład ludzie się dowiadują, że dzieci mają własny świat emocjonalny, czego wcześniej nie było. Tylko mówiąc, to, co czym jest dziś dla nas normalne, czyli opieka nad starszymi, niebicie dzieci i wiele, wiele tych elementów łącznie z leczeniem, cały tak zwany humanizm jest wytworzony w kulturze zachodniej w XIX-XX wieku głównie z uwagi na to, jakieś zmiany ideologiczne, głównie z uwagi na to, że ten potencjał ekonomiczny jest taki. Dopuszczenie ludzi do głosu, do praw do głosu, kobiet do praw do głosu, później prawa dzieci i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co jest humanizmem, co my uważamy za normalne, nigdy nie było w chrześcijaństwie rzeczywistym. Ono powstało, te rzeczy powstały w XIX-XX wieku. Oczywiście, jako dobrzy pasterze możemy się pod to podpisać i podłapać. I mówić, że myśmy to zawsze uczyli. To u Jezusa są te nauczania, no bo są, bo
Dobra tekst biblijny, znaczy dobry tekst Świętej Księgi polega na tym, że każdy sobie coś tam znajdzie. Musi być dużo różnych rzeczy sprzecznych i dobry nauczyciel kaznodzieja znajdzie, co tam mu pasuje i zawsze jest na moje, bo Biblia tak mówi, czy Koran tak mówi, każdy może coś tam sobie wyciągnąć. Krótko mówiąc, moja krytyka idzie jeszcze w tym kierunku, że raczej byłbym sceptyczny dla chrześcijan, żeby się podczepiali pod to, co się dokonało jako zmiana kulturowa, czyli prawa ludzkie, prawa człowieka, ochrona dzieci, ochrona zdrowotna, protekcja, albo nawet wręcz ochrona pracownicza i tak dalej. Tego nigdy nie było w kulturze. Nie mam czasu teraz dawać przykładów, w jaki sposób były traktowane dzieci, jakby potraktowani chłopi, że chłop jak uciekał, był zabijany z wioski i tak dalej, i tak dalej. Chrześcijaństwo nie zmieniło w ogóle kultury. Ono... Te zmiany nastąpiły od 200-300 lat stopniowo w świecie zachodnim, głównie z uwagi na bogacenie się, no tak powiedzmy, i pewne ideologiczne, ale pomysły równości praw ludzkich, przynajmniej w rewolucji francuskiej. One mogą iść jakimiś tam nurtami, bo to trzeba trochę, mogą iść przez protestantyzmy, które bardzo zmieniały strukturę społeczną z różnych względów, ale naprawdę już nie ma na to czasu mówić. Dobrze, a twoje ad vocem połączymy z odpowiedzią na pytania. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby pierwszy zabrać głos? Andrzej, nie każdego z imienia z państwa przywitam oczywiście, ale niektórych stałych bywalców jestem w stanie. Tylko bardzo bym prosił syntetycznie, wiesz jak jest na naszych spotkaniach. Proszę bardzo. Ja się odniosę jednak do momentu historycznego. Najpierw to, co pan mówił o rozróżnieniu na, bo też nie bez znaczenia, kulturę oralną i kulturę piśmiennictwa. Platona zostawmy, wystarczy, że filozofowie uważają, że tam dopiski do Platona są historią mniejsza od... A zostawmy dygresję. Tak, właśnie. Chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. W Polsce, ale to właśnie mamy takie dwie mniejszości, romską, którą nazywa się cyganami potocznie, i żydowską. Jedna z kulturą oralną, a druga z kulturą zapisu. Są to fundamentalnie odmienne sposoby jakby traktowania u jednych, pamięta się, żywa pamięć, u drugich to, co jest zapisane. I teraz wróćmy do historii Jezusa. A propos historii, to wiedzę zewnętrzną, no to mamy czterech historyków rzymskich tutaj, którzy z krawkami, Tacyt, Pliniusz Młodszy, Józef Flawiusz, tu się mówi o Manu Chrystiana, nie będę rozwijał tematu, i Swetoniusz. To nie jest bez znaczenia, bo chcę o postaci mówimy. No postać to jest też postać Wokulskiego na przykład, postać Jezusa. I co my wiemy? Są takie skrawki, z których się nie da złożyć postaci. To mogło być kilka postaci na przykład. Nie mamy żadnego świadectwa in statu nascendi, online, jakby ci młodzież powiedziała. Taki na przykład w środowisku żydowskim, co ciekawe. Filon z Aleksandrii, niezwykła postać, żył, no 50 lata, nic nie. Ewangelie, kiedy są tworzone, te wspólnoty, pisma, to one. Ale charakterystyczne jest, że kiedy one zostają uznane za kanoniczne, się krystalizują, to jest w momencie, kiedy religią panującą jest już katolicyzm i koniec IV wieku mamy kodyfikację. Z tego okresu pochodzą też najstarsze manuskrypty znalezione gdzieś tam na Synaju, gdzie są tysiące poprawek. No, jeżeli weźmiemy, że pisma objawione i tysiące poprawek, to nasuwa się tutaj pewnego razu wątpliwość. I druga rzecz, bo pan tak tutaj, ja powiedziałbym tak, na koniec, mógłbym bardzo dużo, mam tu sporą wiedzę. Tak, wiemy, ale musimy spuentować. Ale o źródła mi chodzi. Pojawia się ktoś w historii, krasnoludki też się pojawiły w historii, ale przecież nie powiemy, że były postaciami historycznymi, prawda? Pojawić się w historii, być postacią historyczną, być w dziejach, to jest zupełnie coś innego niż z historią a dziejami. I chciałem jeszcze o takiej jednej rzeczy powiedzieć, to niestety przywołam tutaj Stalina, który powiadał tak, nieważne jak głosują, ważne kto liczy. Więc nieważne, co kto wypisywał, ważne, kto redagował. No, znamy historyczne okoliczności, uwarunkowania, w jakich redagowano kanoniczne Ewangelie. Był tam, nazwijmy to, czynnik polityczny w 80 momentach decydował co najmniej o ich kształcie. Więc mówię, wątpliwości są natury fundamentalnej. No co do monoteizmu, to też powiedziałbym, że no to w Polsce jedynie 3 razy 1 jest jeden, ale to już tak na marginesie. Super, bardzo dziękuję, bardzo ciekawy głos. Czy chcielibyście go skomentować, bo to nie jest pytanie w zasadzie. Proszę. To może weźmy kilka wypowiedzi i wtedy. Bardzo proszę. To znaczy Ania Kierys tutaj? Ania. Tak.
Ja mam takie raczej komentarz, konkluzję i od razu chciałam też podziękować i za to też chciałam od razu tak powiedzieć, żebyśmy się też poczuli wspólnotą, że po prostu za to tak lubię te spotkania, że zawsze mi jakieś rozwijają się nowe perspektywy. Bo tak z zaskoczeniem stwierdzam, że w takim razie od 2000 lat chrześcijaństwo niewiele nam tutaj zmieniło. Albo możemy pójść tym tropem profesora Tadeusza, że po prostu my jesteśmy tacy źli i tak długo musieliśmy przetrawiać to przesłanie. No to tyle. Super, dziękuję. Myślę, że na sali są też głosy krytyczne wobec obu panów i bardzo bym był wdzięczny za to, żeby one wybrzmiały. Bardzo proszę. Ja się chciałam podzielić takim przemyśleniem na temat tej dzisiejszej rozmowy. Rósł we mnie taki niepokój związany z podziałem, który się pojawił, że właściwie ta rozmowa w pewien sposób stworzyła taką dualność rzeczywistości ludzkiej, to znaczy podział na tych złych i na tych dobrych. I właściwie chciałam cały czas myśleć, że Jezus jest jakąś figurą, nieważne czy był postacią historyczną czy nie, że jest po prostu jakąś figurą, która może symbolizować każdego człowieka i odnosić się do jakichś wewnętrznych konfliktów czy wewnętrznych przemian, które być może każdy z nas ma zadane jakoś do przeżycia czy do zrealizowania i nie znalazłam właściwie takiego spojrzenia. To może spróbujmy w tym kierunku pójść w odpowiedzi, Piotrze. Więc ja szczerze powiedziawszy, też może tego wymiaru brakło, ale ja bym chciał powiedzieć, że ja się z tym ostatnim głosem bardzo zgadzam, że no, w rozmaitych nurtach chrześcijańskich, tak? Myślę, że właśnie to, które między innymi, których zapisem są, świadectwem są zapisu są właśnie Ewangelie i parę innych, i kanoniczne, i niekanoniczne, no ten moment utożsamienia się z Jezusem i uznania go, utożsamienia w takim sensie, że uznania go za postać, która w jakimś sensie jest symboliczna, wyraża nas, prawdę o nas i jest taką, to jest bardzo istotny element właśnie w tym sensie, również Pawłowy, który mówi, już nie ja żyję, tylko żyje we mnie Chrystus i ten moment, że tożsamość człowieka jest chrystyczna, to znaczy właśnie odkrywamy w sobie pewną postać, tak? Postać, która przezwycięża pewne podziały wewnętrzne i również podział na to, co ludzkie i co boskie, bo w naszej w ogóle tej rozmowie jakby trochę ten podział był, ale figura Jezusa, niezależnie od tego, niezależnie, ale w bardzo wielu różnych sposobach konceptualizacji ma ten wspólny element, że przezwycięża pewne wewnętrzne podziały w człowieku, jak również podział na to, co ludzkie i to, co boskie. I to jest kluczowe dla bardzo wielu chrześcijańskich widzenia Jezusa, gdzie potem w różnych dogmatycznych nawet wersjach miało pewne nieudolne próby sformułowania tego przezwyciężenia, tego podziału. Więc tu się zgadzam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast jeszcze a propos tego głosu, tej historii, no tak, myślę, że badania historyczne, co było, jakie były motywy, jakie były sposoby, to jest fascynująca, niemalże kryminalna historia. To kryminalna w sensie kryminału, tak? Odnajdywania rozmaitych wątków, pewnych ukrytych wątków, tego, co jawne i tak dalej. Natomiast mnie nauczyła lektura bardzo wielu dzieł, których ja nie jestem specjalistą, że pewnego sceptycyzmu co do uproszczeń, to znaczy do stwierdzenia, że było tak, na pewno. A moja metodologia filozoficzna mówi, że badania historyczne są obarczone bardzo dużą dozą hipotetyczności. I że właściwie nasze poszukiwanie historycznego Jezusa tak naprawdę jest nieustannym dialogiem między rozmaitymi hipotezami, których żadna nie jest ostateczna. Ja bym chciał dodać coś z własnego ogródka. Osobiście dla mnie w myśleniu o tradycji chrześcijańskiej bardzo ważny jest, jak dla obu panów, późne średniowiecze. I to jest bardzo ciekawe, że są różnego rodzaju projekcje Chrystusa jako pewnej figury człowieczeństwa. I one, to może brzmieć szokująco, ale można wyinterpretować z pewnych pism mistycznych z kręgu mistyki nadreńskiej,
że jest poszukiwanie w tym kręgu, w Chrystusie nazwy, czy pewnej alternatywy dla psychiki skoncentrowanej wokół ego, prawda? Ego, czyli tego, co też Tomasz z Akwinu opisuje, prawda, jako duszy, jako czegoś, co cały czas jakby chwyta i pochłania, prawda? Chwyta, tego mnie kiedyś uczyłeś na wykładzie z antropologii. Chwyta i pochłania. I teraz no i tam jest taka propozycja, że zamiast ego możemy mieć Chrystusa. Tak? I to nie znaczy, że my wierzymy w Chrystusa jako Zbawiciela, to nie znaczy, że my musimy w związku z tym przystąpić do organizacji, że my musimy w ogóle iść ścieżką jakichś wtajemniczeń rytualnych, tak? Tylko że może w nas nagle zaskoczyć, dlatego ten kierunek z Buddą nie jest tak całkiem od rzeczy, patrząc na tradycję chrześcijańską, tak? Że może nas coś takiego zaskoczyć, że nagle nie ma tego zasadniczego stosunku do świata, który polega na tym, że ja cały czas się umacniam, prawda? Tylko że jest coś innego, jest coś takiego, co się nazywa Gelassenheit, prawda? Czyli ja zluzowuję, tak? Jakby trochę, w sumie to jest też niczańskie, afirmuję świat. Jest takie słowo po niemiecku, Chrystus, to jest inaczej to przezwyciężenie annehmen, czyli takiej postawy w staroniemieckim, to oznacza ciągłego przypisywania sobie świata, przypisowania sobie różnych rzeczy, również przywłaszczania, ale i przypisywania sobie, przywłaszczania różnych konkretnych rzeczy, ale też przypisywania sobie jakichś znaczeń. Nie? I wtedy to jest coś bardzo ciekawego, co się w tej tradycji chrześcijańskiej pojawiło, ale wydaje mi się, że to się w ogóle nie wiąże i nie musi się wiązać, a wręcz być może nie może się wiązać z drogą praktyki chrześcijańskiej, tak jak ją nam przekazuje na przykład katolicka tradycja. Mam co do tego duże wątpliwości i tutaj bym się w stosunku do ciebie różnił, tak się włączam jako prowadzący, ale ten temat jest dla mnie ciekawy. Ja bym tylko powiedział, że te postacie, o których mówisz, no jednak jakby żyły w katolickiej tradycji. Były, owszem, na jej być może marginesie. Prześladowane też były. Przez rozmaite, ale z drugiej strony były momenty, kiedy były prześladowane, były momenty jak na przykład Eckhart, które cieszyły się bardzo dużym autorytetem i pytanie skąd to prześladowanie, ale z drugiej strony myślę, że cały czas ten wątek, on mi jest bardzo bliski. Jakbym powiedział, że gdzie jest moje miejsce w tej tradycji również katolickiej, czy to właśnie bardziej w tym miejscu. I myślę, że to można sięgnąć nawet wcześniej, gdzieś nawet właśnie od tych źródeł i Ojców Pustyni, i Ewangelii Tomaszowej, Janowej, i również pewnych wątków u Pawła, i również w Ewangelii być może samego Jezusa znaleźć. I dlatego myślę, że to jest ten moment jakby pozytywnej strony chrześcijaństwa, która rzeczywiście jest bardzo często w kontrze do takiej instytucjonalnej, strukturalnej, czy różnych instytucjonalno-strukturalnych aspektów, które słusznie, myślę, Tadeusz w bardzo wielu swoich wypowiedziach tutaj i gdzie indziej też krytykuje. Natomiast myślę, że to właśnie nie jest wszystko, tak naprawdę nie jest to najważniejsze. Okej, no myślę, że tu ta różnica między nami byłaby w tym, że ja jestem o wiele bardziej sceptyczny co do możliwości i sensu łączenia tego właśnie z praktyką religijną, już tak ściśle, prawda, zdefiniowaną raczej tutaj mam, ale to też pokazuje, jak można się różnić, prawda, gdzieś w tych stanowiskach. Tadeusz. Pozostajesz w tym ekhartiański. No jeśli w ogóle, ale... On może nie mógł oficjalnie, bo mógł mieć poważniejsze problemy niż miał, ale on się dystansował wobec tej praktyki religijnej, takiej jakiejś tam, tych wszystkich gestów religijnych, modlitw i tak dalej. No ja mogę tylko uzupełnić, że chrześcijaństwo to jest 2000 lat i dopóki nie było fizyki, chemii, biologii, psychoanalizy, to najgenialniejsi ludzie zajmowali się rzeczami wytworzonymi przez kulturę. To znaczy Arystoteles zajmował się rzeczami, które wtedy były dostępne. On to analizował, tamtą wiedzę. I wewnątrz chrześcijaństwa są geniusze myśli spekulatywnej, czy też właśnie analizy i tak dalej. No to więc to są starożytni nauczyciele. Jest Tomasz z Akwinu, jest Eckhart. Ja tej konwencji apologii chrześcijaństwa, to mi jest trudno funkcjonować, bo
No bo to, że wewnątrz jakiegoś systemu są jakieś wybitne postaci, mają osiągnięcia i Tomasz Zakwinu jest, nie wiem, geniuszem analitycznym, który dokonuje, nie wiem, wprowadzenia do obiegu całej literatury filozoficznej Arystotelesa i innej i jest twórczym myślicielem, podobnie mistrz Eckhart, no to się nijak ma do niczego w związku z tym. No są ludzie, są wybitni ludzie, tak, i się cieszmy. Jest problem, że rzeczywiście, tak mówią historycy, że po XV wieku, po XVI wieku wielu ludzi tych takich łebskich, oni znaleźli swoją paszę, tam gdzie się żywili, gdzie indziej, czy to w matematyce, czy w chemii, czy w fizyce, w chemii, astronomii i tak dalej. I mamy gigantyczny odpływ. Dziś nie można powiedzieć, że ktoś uprawia myśl religijną, czy tu upraszczam oczywiście, ale jest odpływ w sensie, może jacyś pojedynczy wybitni są, ale jest odpływ jakości tego. Natomiast to, że wewnątrz właśnie jakieś struktury, moim zdaniem, tak jak ją opisałem, nie będę powtarzał, są funkcjonują, to nie jest argument, bo to się nijak ma. To ani nie jest sprzeczne, ani jedno drugie nie wspiera. Apologetycznie, no, że jednak tam coś było dobrego, no to przecież to poważnie nie brzmi, jeśli chcemy wniknąć w funkcjonowanie tej cywilizacji. Czy są pytania jeszcze z sali? Głosy. Łukasz, bardzo proszę. I tam z tyłu mamy głos. Dobrze, i pan, to byłyby te trzy głosy, które teraz zadamy i pewnie będziemy zmierzać do części nieoficjalnej. Proszę bardzo. Ja chciałbym zaproponować trochę inne spojrzenie na tą kwestię. No bo właśnie tematem jest Jezus, a w gruncie rzeczy nie rozmawiamy o Jezusie, tylko rozmawiamy o tradycji, tak? O religii, o procesach społecznych, o różnych takich rzeczach, które wyrastają i biorą sobie za pożywkę postać Jezusa, ale nie o samej postaci Jezusa. I oczywiście to jest zrozumiałe, ponieważ przynajmniej z tej pierwszej części panów wypowiedzi wynika, że do samego historycznego Jezusa albo w ogóle nie mamy dostępu, albo ten dostęp jest bardzo mocno ograniczony. Ale mnie się wydaje, że popełniamy pewien, nie wiem czy błąd, ale w każdym razie idziemy w pewną ślepą ścieżkę, kiedy zaczynamy rozmawiać o tej tradycji, bo rzeczywiście tradycja jest tradycją ludzką, prawda? I wiele różnych rzeczy w tej tradycji się dzieje, takich, które właśnie możemy nazywać słowem chrześcijaństwo, ale one są chrześcijańskie akcydentalnie, przypadłościowo. To znaczy to są opisy, które dotyczą tego właśnie, że ludzie żyją w społeczeństwie, tak? Że wytwarzają tradycje, że tworzą politykę, prawda? Że walczą o interesy, o wpływy. I rzeczywiście na Zachodzie tak było, że te wszystkie rzeczy działy się pod wielką czapą chrześcijaństwa, prawda? Intelektualnie czy w różnych innych sferach chrześcijaństwo dostarczało, że tak powiem, materii, treści dla tych rozmaitych sporów. Moim zdaniem, to jest moje prywatne, osobiste zdanie, do nikogo nie zamierzam nikogo do niego przekonywać. Moim zdaniem dałoby się rozróżnić, przynajmniej myślowo, między religią Chrystusa, chrześcijaństwem, które właśnie jest tradycją i ruchem społecznym, o wielu rozmaitych oczywiście obliczach, a wiarą. Tak? I to, co jest ciekawe, wydaje mi się, to jest to, że chrześcijaństwo na samym początku właśnie nie jest religią, tylko jest wiarą. Indywidualnym stosunkiem do pewnej sytuacji. I te fragmenty, które właśnie mówią u Pawła, tak, że Tadeusz to wykorzystał po to, żeby powiedzieć, że chrześcijaństwo nic nie zmieniło w naszej rzeczywistości, ale one w pierwszym wieku są
w pewnym sensie można powiedzieć rewolucyjne, to znaczy możesz przyjść do, skontaktować się ze sobą samym, z Bogiem, z transcendencją, niezależnie od tego, czy jesteś panem, czy niewolnikiem, prawda? Innymi słowy, nie musisz wchodzić w tą przestrzeń społeczną, w przestrzeń polityczną, w przestrzeń tradycji, prawda? I wydaje mi się, że w tym sensie ponad dziejami chrześcijaństwa ciągle unosi się w pewnym sensie postać Jezusa, chociaż ja nie, wolałbym chyba używać słowa figura Jezusa, która wszystko jedno, czy była historyczna, czy nie. Jakby to w ogóle się, wydaje mi się, że to nie jest w ogóle ważne. Tak? Ważniejsze jest to, że chrześcijaństwo, jakby posiadając wszystkie swoje wady i złe rzeczy, i te strukturalne złe sposoby działania, które moim zdaniem są czymś ludzkim po prostu, tak? Społecznym, oprócz tego posiada pewien potencjał wywrotowy, który właśnie sprawia, że pojedynczy człowiek może z niego skorzystać. Wcale nie musi, prawda? Ale może wyrwać się z tej właśnie społecznej, opresywnej przestrzeni. Bo społeczeństwo jest opresyjne, niezależnie od tego, czy ono jest chrześcijańskie, czy liberalne, czy jakiekolwiek inne, prawda? Czy komunistyczne. Tak działają związki międzyludzkie. To jest taki mój komentarz, dziękuję. Czyli, że nie dodaje nic chrześcijaństwa do tej opresywności, która jest, po prostu. Znaczy, właśnie, bo mamy problem ze słowami. Chrześcijaństwo jako ruch społeczny oczywiście wpisuje się w te Ale wpisuje procesy. Czy dodaje, wiesz, bo to też jest jednak, nie? Wydaje mi się, że jest treścią struktury, która jest ludzka, prawda? Mhm. Ale oprócz tego wydaje mi się, że jest jakaś reszta, mówiąc tak zupełnie biblijnie, prawda? Znaczy, no z całą pewnością jest uwikłane, to jest treścią, prawda? Ale oprócz tego jest jakaś iskra, jest jakaś reszta, która sprawia, że każdy z nas, jeśli tylko właśnie może się wyrwać ze społecznej opresji, o coś takiego. To jest najbardziej problemiczne w stosunku do Tadeusza, więc Tadeuszu, proszę o odpowiedź i te kolejne dwa głosy za moment. To znaczy, no nie wiem, jakby to uzasadnić, że może się wyrwać, czy nie może się wyrwać, że chrześcijaństwo dzięki wyobraźni. No, struktura figur pewnych takich historycznych, to jest Jezus, są różne figury, różne postaci, one funkcjonują. Też to jest ludzkie, więc to, że Jezus jest jakąś tam postacią, o której jeśli się o niej mówi, to ona funkcjonuje w historii i jest przedstawieniowa. No nie wiem, na co to miałby być argument. Natomiast moja teza jest dokładnie odwrotna, Łukaszu, niż twoja. Tylko ją wyeksponuję, że struktura i tak, ludzie są ludźmi, to znaczy mniej więcej wiemy, jak te struktury cywilizacyjne, zwłaszcza imperialne, się rozwijają, jak w imperium funkcjonuje. Chrześcijaństwo zawsze funkcjonowało w ramach imperium i tworzyło imperium. Ono polega na rygorystycznym przestrzeganiu i stosowaniu dosyć surowej przemocy, żeby tworzyć porządek prawny. To jest imperialna struktura, chrześcijaństwo tym funkcjonowało od początku. Natomiast dałem ten przykład Kubiaka, z braku czasu oczywiście i jakiś taki może też mojej zdolności do przywoływania pewnych rzeczy. Moim zdaniem tutaj idę sobie za Nietzschem czy za kimkolwiek innym, monoteizmy pogarszają strukturę społeczną. Idę za Sloterdijkiem. One naprawdę, można wytworzyć struktury społeczne, które degenerują bardziej niż mieliśmy to miejsce przykładu zwykłych tych cywilizacji rzymskiej czy greckiej, imperializmu greckiego, rzymskiego. Mamy gorszą sytuację i wymieniałem dwie rzeczy. Udawanie jako systemowe i obłuda. Robią to samo, tylko udają świętych, krótko mówiąc, bo nie da się inaczej robić, zarządzać społeczeństwem, bo taka jest struktura masowych społeczeństw, że się bierze je w skrócie i zarządza się imperialnie. Robią to samo, tylko udają, że są święci. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ten zakres poniżenia człowieka, jaki funkcjonuje w chrześcijaństwie, nie rozpoznaje, historycy nie rozpoznają
Fryderyk Nietzsche nie rozpoznaje w innych tych tradycjach politeistycznych, czyli rzymskiej i greckiej. Także jesteśmy zupełnie ty w lewo, ja w prawo. Okej. Okay. Kolejne głosy, tak jak powiedziałem, dwa już ostatnie, tak? Pan, bardzo proszę. Tak, dobry wieczór. Ja chciałem właściwie chyba do pana najbardziej prowadzącego, chociaż może też nie tylko. Mam tutaj na myśli ten wątek, o który pan zahaczył, mówiąc, być może pomyśleli po jakimś czasie, mieliśmy Buddę po ukrzyżowaniu. Pan Tadeusz wykluczył całkowicie. Ja nie mówię, że oczywiście kontynuacja, bo między panami było tam około 500 lat różnicy, jeżeli się nie mylę, tak, Chrystus, Budda. Natomiast no, jego nauki przez jakiś czas jeszcze się w tej w miarę czystej formie utrzymywały. Mam na myśli Buddę. Na pewno nie Sód, ale w jakikolwiek sposób, znaczy inaczej. Może po prostu pan jako jedyny chyba powiedział, że nie wykluczyłby tego całkowicie. Może po prostu poproszę o komentarz, żeby już nie przedłużać. Tego podobieństwa między, analogii między Jezusem a Buddą. Znaczy myślę, że znaczy w pewnym sensie, w pewnym momencie mojego życia bliższa mi się stała tradycja buddyjska, dlatego że, no krótko mówiąc, Budda nie był prowincjonalnym nauczycielem, który nie miał szerszej recepcji i coś o nim wiemy, prawda? Znaczy żył długo. W związku z tym to oczywiście jest też bardzo, bardzo wielowątkowa i skomplikowana tradycja, ale jest to, wydaje mi się, że można z większym prawdopodobieństwem wiedzieć, co Budda nauczał. Z drugiej strony myślę sobie o tym, że w buddyzmie jest, to są oczywiście różne jego nurty, tak? Ale zasadniczo jest gdzieś ten moment, że Budda to nie jest tylko ten jeden, jedyny, prawda? Tylko każdy ma Buddę w sobie, prawda? Każdy ma Buddę w sobie, musi go obudzić. W tym chrześcijańskim przekazie to jest bardziej utrudnione, to znaczy w pewnym sensie każdy, no to co powiedziałem, prawda, jest tradycja mistyczna, która mogłaby powiedzieć, że można obudzić sobie Chrystusa, ale to nie będzie ten Jezus nazarejski, tylko pewna figura innej świadomości, innego funkcjonowania, ale jednak ten warunek, że wiara w to, że zmartwychwstał ten historyczny Żyd, który umarł w Galilei, przepraszam, w Jerozolimie, pochodził z Galilei, że on jest warunkiem tego, jakby wiara w niego, że on odkupił moje grzechy, ten konkretny Żyd, to jest warunek, prawda? No, no to jest coś takiego w moim przekonaniu bardzo, bardzo kłopotliwego i uwierającego w tradycji chrześcijańskiej. To jest mój osobisty sąd, ale też kogoś, kto to do tej, mówię o swoim poglądzie, tak? O czymś takim, że jest ten potencjał, można powiedzieć, emancypacyjny w figurze Jezusa, pewnej inspiracji, tak, ale mało o nim wiemy, natomiast taka czapa pewnej teologicznej interpretacji, która można w jakimś sensie nas upupia, tak jak mówił Tadeusz, prawda? Uzależnia nas od pewnej instytucji i tego, co ona nam reglamentuje. To taką odpowiedzią. Tak, no z całą pewnością dużo więcej wiemy o naukach Buddy i rzeczywiście to słowo Budda, które po prostu znaczy osobę, która poznała no, sens życia, prawą natury, nazwijmy sobie to jak chcemy, Boga. Bardziej by mi chodziło o to, czy jest jakaś szansa, czy to z historycznego, czy teologicznego, jakiegokolwiek punktu widzenia, że być może nawet niechcąco Jezus w jakiś sposób odwoływał się do tych samych nauk. To, co on nazwał Buddą, to ten nazwał ojcem i my to oczywiście interpretujemy jako trójkąt z okiem, ale jakby znaczy, pan, ja wiem, innego. Wiem o co chodzi. Znaczy, z takiej mojej wiedzy wynika z tego, że wynikałoby raczej, że to jest mało, bardzo mało prawdopodobne. Są takie w New Age'u pewne kierunki, które mówią, że a Jezus, prawda, ten gwałtowny, który wyrzucił ze świątyni i tak dalej, że to był pobyt na pustyni, to był jego pobyt w Tybecie. No wydaje mi się, że to są pewne takie, no można powiedzieć, raczej mało prawdopodobne, jeśli mówiąc delikatnie. Ja osobiście powiem, bo też nie jestem badaczem antyku, ale wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest pewna kongenialność, że są takie historie, takie osoby w historii ludzkości, które nie tylko są wybitne, ale też mają pewną podobną, niecodzienną intuicję na temat człowieka, czy na temat świata, na temat relacji względem, nie wiem, jakkolwiek pojętej transcendencji. Bardziej bym szedł tym tropem, takiej osobliwej konstrukcji, powiedzmy, mentalnej, tak? Kogoś takiego, jak być może miał ją Jezus, a pewnie miał ją Budda, tak? No, ale też one na pewno nie mogą być tożsame, natomiast pewne elementy widziałbym, tak? I ostatni głos.
Przemek Turczyński. Pytanie, które chcę zadać, jest osobiste, więc w pełni zrozumiem, jeżeli panowie nie będą chcieli na nie odpowiadać. Pytanie tego wykładu, debaty było: Jezus, Zbawiciel czy fetysz? Jak widzieliśmy, bardzo ciężko jest jakkolwiek nawet oddać taką, poszukać odpowiedzi, powiedzmy, dla szerszego grona, dla społeczeństwa, dla kultury. Więc stąd gdzieś odważyłem się zadać pytanie, kim dla panów profesorów jest Jezus? Fetysz, Zbawiciel, może tylko postać historyczna, może jakiś kazdonieja starożytny? Dzięki. Tadeuszu, proszę. No, Dziękuję bardzo za pytanie. Dwie godziny już o tym mówiliśmy. Musiałbym powtórzyć. A tak kropkę nad i, gdybyś postawił jednym zdaniem. No wiem, że to trudne, ale możesz się uchylić. Pan też do to dopuścił. Nie muszę się uchylać, tylko ja już to powiedziałem. Ja nie mam nic do ukrycia. Powiedziałem o Jezusie, że głoszony jako Zbawiciel i jako Wybawiciel jest tak naprawdę głosicielem złej nowiny, bo jest głosicielem nowiny. Zostawmy Jezusa, bo ja naprawdę, no mogę powtórzyć. Kim była ta postać z Galilei? Wiejski nauczyciel, którego złapali i zabili, to nie wiemy. Później to się wytworzyło, jest pewna tradycja tego, jego nauki. Ale de facto, czyli skutkowo, poprzez strukturę oddziaływania tekstów, wiemy, że jak się ktoś napisze jakiś tekst, to później może to zadziałać inaczej niż on chciał. Teksty Pawła czy inne mogą tak działać, więc, ale przez chrześcijaństwo, czyli to, co jest na końcu, produkt finalny tego, których etapów wielu nie znamy, i zbawienie to nie jest tak. My musimy trochę pilnować słów, bo każde słowo jest z jakiegoś słownika. Zbawienie jest ze słownika. Jest ze słownika chrześcijańskiego. Jak mnie pan pyta, czy Jezus jest Zbawicielem dla mnie, to jest to masło maślane, no bo po prostu trzeba być w słowniku chrześcijańskim, żeby używać tego terminu indywidualnie, nie zewnętrznie. No więc ja to używam zewnętrznie. Więc Zbawiciel to znaczy tak, jest to dobra nowina o tym, że ludzie naprawdę jest z wami niedobrze i można to zawsze potwierdzić, a jeśli masz wątpliwości i się czujesz dobrze, to się nazywa hybris, czyli pycha, że ty taki zadowolony z siebie jesteś, a ty grzesznikiem jesteś, albo na pewno masz jakieś problemy. Ty miałeś wczesny młodości, prawdopodobnie. Miałem różne, tak. Opowiem ci potem. No. Więc ten typ zabawy to jest właśnie dobra nowina o Jezusie Zbawicielu. Każdy coś tam znajdzie. Augustyn pięknie, barwnie o tym pisze, jak on, ja miał 13 lat, zaczął odczuwać pewne rzeczy, których wcześniej nie odczuwał i był strasznie zawstydzony tym i przepraszał Boga łzawie, że właśnie z tego względu. Więc Zbawiciel dla mnie to oznaczam, ale ja to mówiłem już kilka razy, więc... I z tym się nie utożsamiesz. Okay. Nie, to tak rozumiem. No, a fetysz to znaczy, że... No, że co? Fetysz jest w ogóle nie jest opisowe, tylko jest takie oceniające. Więc może totem trzeba byłoby powiedzieć. Jeśli patrzymy na strukturę taką, czy to jest struktura totemiczna, no jest, bo religie, one, masowe religie, takie jak chrześcijaństwo, muszą działać na różnych poziomach, więc jest mistrz Eckhart, który tam sobie wypracowuje swoją działkę i pewien dystans, ostrożnie, w kazaniach. No ale jest ta totemiczna religia i gdzie nie pójdziemy, są krzyże, a krzyże to są takie oznaki tutaj utożsamienia się totemicznego z tym właśnie, z tą postacią, która jest moim obecnieniem, moim wcieleniem. Więc to też funkcjonuje. Jeśli mamy do czynienia z religią masową, to nie jest zarzut, no, to jest po prostu konstatacja faktu. To oczywiście musi być też postać Jezusa funkcjonująca jako totem. Super. Widzisz, całkiem obszerna odpowiedź i wyczerpująca. Dziękuję. Piotrze, to też twoje podsumowanie zaraz. Dobrze, więc ja bym wrócił do tego pojęcia fetysz, jak ja go zrozumiałem i wyjaśniłem na początku. I w tym sensie on nie jest dla mnie fetyszem. Znaczy ja czytam, ja jestem z wnętrza tego słownika chrześcijańskiego, ale czytam go mniej więcej tak, że on właśnie jest jakby defetyszujący Jezusa. To jest jakby jedna rzecz.
Z drugiej strony powiedziałbym tak, mogę powiedzieć, że jest Zbawicielem, chociaż znaczy to dla mnie zupełnie co innego niż, to, niż mówi Tadeusz, bo jak on opisuje chrześcijaństwo, to ja w ogóle się w tym nie rozpoznaję. Ja wiem, o czym on mówi, ale ja się w ogóle w tym nie rozpoznaję. I z tego powodu, i wiem, że jeśli powiem, że jest Zbawicielem, to przez to, że Tadeusz ma o tyle dużo racji, że to, co on opisuje, jest być może nawet dominujące w naszej kulturze, że ja będę źle zrozumiany. Dlatego powiem, że jest Zbawicielem, a gdyby ktoś chciał usłyszeć więcej, co to dla mnie znaczy, to możemy porozmawiać. Super, ale to w kuluarach. Ja wszystkim chciałbym Państwu podziękować. Znaczy ja powiem tak, że wie Pan, no to jest takie bardzo osobiste pytanie. Znaczy dla mnie są bardzo ciekawe poszukiwania religijne i pewien wymiar w człowieku szukania jedności z bytem. I to wcale nie jest dezawuujące, moim zdaniem, w sensie religijnym, tak? Znaczy pewnego szukania bezpośredniości z tym, co jest, cały czas oddzieleni od tego. I powiem Panu, że dla mnie ten przekaz chrześcijański o Jezusie przestał być w dużym stopniu taki atrakcyjny pod względem tego, że to może jakby to doświadczenie przybliżyć, aczkolwiek są pewne marginalia. Więc ja jestem otwarty, żeby się tradycją chrześcijańską inspirować w swoich poszukiwaniach. Natomiast nie chciałbym się oddać jej w posiadanie, tak? Znaczy, można powiedzieć, że to jest coś takiego, co to musiałbym sobie coś imputować sobie samemu, co sobie, że tak powiem, z trudem przez bardzo długi czas starałem amputować, bo uważałem, że to jakby nie służy, tak? No więc, natomiast też oczywiście w kuluarach to jest wszystko do rozwinięcia. Ale też myślę, że chciałem to powiedzieć na koniec, bo to jest trochę ekshibicjonistyczne być może, ale chciałem to powiedzieć dlatego, że wydaje mi się, że ten problem w ogóle Jezusa w stosunku do chrześcijaństwa, że on jest w naszym społeczeństwie bardzo stabilizowany, tak? Znaczy, że to jest takie tabu, że jest bardzo trudno o tym rozmawiać, że jak ktoś się odważy, no to wtedy mamy prawda, takie spotkanie wspaniałe jak dzisiaj, gdzie przychodzi Państwa bardzo wiele i widać, że to jest dla Państwa ważny temat, a jednocześnie na co dzień się go w ogóle nie podejmuje i wydaje mi się, że trochę też i sens tych spotkań jest taki, żeby podejmować te tematy, które są w naszym życiu społecznym bardzo mocno zamiecione pod dywan. Że naprawdę, jeżeli jesteśmy społeczeństwem chrześcijańskim z nazwy, jeżeli katolicyzm pełni tak bardzo dużą rolę w naszym życiu społecznym, tradycji i tak dalej, to należałoby jakby wypracować jakiś mechanizm, czy pewną możliwość w ogóle bardzo krytycznego się z tym zderzenia. A to jest jakby oceniane bardzo często. My mamy z tym problem, mamy poczucie winy, prawda? Czy mamy pewien lęk. Mi się wydaje, że wielu z nas ma. Ja nie mówię o tobie czy o mnie i też nie o każdym z państwa, tak? Ale ja coś takiego rozpoznaję, dlatego te debaty chciałem razem z Bartoszem Szydłowskim zorganizować. Nie bójmy się też takich może czasem trudnych pytań, takich, których nie myślimy, takich, których z pewnych powodów nie stawiamy. Bardzo dziękuję państwu. Ogromne brawa dla państwa przede wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękuję naszym wspaniałym prelegentom, Tadeusz Bartoś, Piotr Sikora. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że to było bardzo inspirujące. Bardzo dziękujemy. Brawo. Mamy w kuluarach lampkę wina. Bardzo zachęcam, żeby państwo zostali, żeby jeszcze pomiędzy sobą i z nami porozmawiali, jesteśmy dostępni. I chciałbym państwa zaprosić na kolejną sztukę myślenia, która odbędzie się 8 grudnia, wyjątkowo w niedzielę o godzinie 13. Są dwa powody. Po pierwsze jest Boska Komedia, która wszystkich ludzi teatru bardzo, bardzo angażuje i piątki wieczorem są wtedy zajęte, ale też dlatego, że nasi goście wspaniali, czyli Agata Bielik-Robson i Cezary Michalski właśnie w niedzielę mogą do nas przyjechać, a temat będzie również wpisujący się w ten zasadniczy nasz cykl końca świata i będzie nosił tytuł Ten czas jest kością wyłamaną w stawie. Niech, kto z państwa wie, z czego to jest cytat? Nie Stokarczuk.
Hamlet, Maria pamięta, że Hamlet. Czyli będziemy rozmawiać wokół Hamleta, ale nie tylko o Hamlecie, ale przede wszystkim znowu o tym pewnym świadectwie, tym razem literackim zmaganiu się, w tym wypadku Szekspira, z jakimś momentem kryzysu, upadku świata. Zapraszamy w związku z tym na rozmowę o Hamlecie, o Szekspirze, ale też o naszej współczesności, dlaczego ona jest kością wyłamaną w stawie. Dziękuję Państwu serdecznie, nazywam się Piotr Augustyniak, Bartosz Szydłowski razem ze mną Państwa żegna. Dziękuję i zapraszam na wino.